Po pierwsze, bardzo serdecznie dziękuję za zainteresowanie naszym wydarzeniem i za Państwa frekwencję w środku tygodnia w okresie przedświątecznym. Nie będę wyróżniał różnych osób, są wśród nas osoby reprezentujące różne instytucje, ale nie będę tego robił, dlatego bo najważniejsze są dla nas, wszyscy są Państwo dla nas bardzo ważni, bo organizujemy to spotkanie dla Państwa, więc dziękujemy za tak duże zainteresowanie na etapie rejestracji. Rządy algorytmów, nasze cyfrowe portrety, które rządzą światem, to jest pierwsza z cyklu debat, które Grupa Wyższych Szkół Bankowych chce organizować. Chcemy tym stać się takim nowym miejscem spotkań, nowym, bo uczelnia w Warszawie swoje miejsce dopiero buduje, natomiast Grupa Wyższych Szkół Bankowych nie, ma już ponad ćwierć wieku. Dzisiejszy temat wpisujący się w naszą ogólną wizję związaną z innowacjami, nowymi technologiami. Mam nadzieję witać Państwa również na kolejnych cyklicznych spotkaniach, wydarzeniach. Na pewno część z Państwa poznała, zna, słyszała o cytacie Stanisława Lema, który podobno powiedział w ostatnim okresie swojego życia, że do momentu, kiedy nie poznał internetu, nie wiedział, ilu na świecie jest idiotów. To nie jest prawda, to jest fake. Nigdy tak nie powiedział, ale tak myślał. Zwłaszcza w ostatnim okresie swojego życia bardzo dużo na ten temat mówił. Ale jest to nieprawda. Takiego cytatu, taki cytat dokładnie nigdy z jego ust nie padł. Na pewno część z Państwa słyszała parę miesięcy temu informację, która obiegła Polskę o tym, że zmarł Adam Słodowy. Zmarł, ale parę dni temu, nie kilka miesięcy temu, tak jak o tym informowała prasa. Żyjemy dzisiaj w świecie, w którym nie jesteśmy w stanie wierzyć w słowa mistrzów polskiej literatury, w której nie możemy dawać wiary informacjom o tym, czy ktoś żyje, czy od nas odszedł. Więc rodzi się pytanie, gdzie tak naprawdę jesteśmy. Teoretycznie ktoś z Państwa mógłby dzisiaj zrobić mi tutaj zdjęcie, napisać, że jestem pijany, że dziekan przyszedł pijany, prowadził spotkanie pijany i tak by wiralowała ta informacja w sieci. Ja nie mógłbym z tym nic zrobić, a w odpowiednim momencie byłaby wykorzystana w określonym celu. Mówi się, że nowe technologie mają sobie taki świetlisty awers, ale mają czarny rewers. Dzisiaj będziemy chcieli mówić świadomie o tej czarnej stronie, tego biało-czarnego lustra, jakim jest internet. I dlatego zaprosiliśmy gości dla nas szczególnych, którzy reprezentują bardzo różne sektory, bardzo różne punkty myślenia. Nasz gość specjalny, Michał Kosiński, profesor Uniwersytet Stanforda, Stany Zjednoczone, przyjechał do nas po to, żeby rozmawiać o algorytmach, psycholog społeczny, twórca tezy, która obiegła cały świat, o tym, jak to łatwo jest budować nasz cyfrowy portret, nasz cyfrowy świat, który pozostawiamy po sobie, korzystając na przykład z internetu i dokonując czynności, można byłoby dzisiaj powiedzieć, życia codziennego, jaką jest lajkowanie różnego rodzaju wpisów, postów. Katarzyna Sadło, Kataryna, czyli pseudonim, od lat na liście 100 najbardziej wpływowych Polaków tygodnika Forbes. Zawsze się śmieję, że od niedawna się znamy, bo od paru lat, ale od bardzo dawna obserwuję. Jeszcze jak odpowiadałem za wdrożenie RODO, zawsze z trwogą patrzyłem rano na jej Twittera, bojąc się, że akurat tego konkretnie dnia wpis będzie dotyczył nas, a akurat tematyka danych jest jej bardzo bliska. I obiektywnie osoba rzeczywiście w jakiś sposób kreująca przestrzeń polityczną w Polsce i znająca się na psychologii mediów społecznościowych, bo o tym dzisiaj też będziemy mówić. Naszym gościem będzie Maciej Gajek również, Newsweek Polska, który z mojej perspektywy, my poznaliśmy się przy okazji wydania specjalnego Newsweeka dedykowanego w całości technologiom, odpowiadający, oprócz tego, że jest redaktorem serwisu newsweek.pl, jest wydawcą dodatku specjalnego, wydania specjalnego Newsweek Polska poświęconego w całości technologii, specjalizujący się w redakcji gospodarką cyfrową i nowymi technologiami, a oprócz tego twórca podcastu Instrukcja Obsługi Świata, którego zresztą osobiście
znam, więc i po części też był przyczyną zaproszenia. I na sam koniec prawo, dlatego bo rozwój nowych technologii to również prawo. Monika Barczak, prawo nowych technologii, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Będziemy chcieli rozmawiać na temat tego, czy internet da się zamknąć w jakichkolwiek granicach. Temat zwłaszcza dzisiaj istotny, kiedy Polska żyje projektem ustawy o walczącej z pornografią, czy mającego walczyć z pornografią. Tego tematu też dzisiaj dotkniemy, bo nie będę bał się pytań nam bliskich na co dzień. Dlatego tak późno nasi autorzy dostali scenariusz tego wydarzenia, bo dopiero wczoraj wieczorem i zrobiłem to z całkowitą premedytacją. Ale najpierw chciałbym Państwu coś pokazać. Film, który zainspirował mnie, kawałek, fragment filmu, który zainspirował mnie do tego, żeby zorganizować dzisiejsze spotkanie. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? It's hard for us to imagine how else it could work, but what's happening is that your behavior is being accurately predicted. So the ads that seem uncannily accurate, that have to be eavesdropping on us, are more likely to be evidence that the targeting works and that it predicts our behavior. I was teaching digital media and developing apps, so I knew that the data from our online activity wasn't just evaporating. And as I dug deeper, I realized these digital traces of ourselves are being mined into a $1 trillion-a-year industry. We are now the commodity. But we were so in love with the gift of this free connectivity that no one bothered to read the terms and conditions. I chciałbym zaprosić na scenę Michała Kosińskiego. I wielkie brawa dla od Państwa, dla naszego gościa specjalnego. Zapraszam tutaj, tak. Michale, pierwsze pytanie jest z natury bardzo silnie prywatnej, bo zawsze chciałem Ci je zadać. To znaczy, ile prawdy jest w tym, że rzeczywiście prowadzone są badania, które pozwalają po dużej zgromadzonej ilości naszych selfie, które sobie robimy bardzo często w mediach społecznościowych, odgadnąć naszą orientację seksualną. Jeżeli tak, to po co takie badania są robione, czemu one mają służyć i jak dużo, jak bogaty musi być zasób tak zgromadzonych informacji, żeby rzeczywiście można było powiedzieć, że zrobi sobie ktoś, poprosimy sobie tutaj o zrobienie selfie, ktoś z nas będzie odważny, zrobi sobie selfie, a następnie to zdjęcie wrzucimy i z wykorzystaniem odpowiedniego algorytmu wyświetli się orientacja seksualna na ścianie. Nie chciałem robić tego eksperymentu tutaj, ale chciałem zadać to pytanie. Dzięki, może wezmę ten mikrofon. No takie badania odbywają się cały czas, jesteśmy wszyscy w tym badaniu, bierzemy udział. Ludzie bardzo zaniepokojeni są technologią facial recognition, rozpoznawania twarzy, czyli tym, że można rozpoznać waszą twarz na różnych zdjęciach, czy to na przykład na różnych obrazach z kamery przemysłowej w różnych miejscach, czy też z różnych zdjęć, które wy albo ktoś inny wrzucił do internetu. Ale często zapominamy o tym, że
twarz to jest nie tylko twoja wizytówka, czyli czy twój tak odcisk palca, żeby ona ci po prostu po zdjęciu twojej twarzy rozpoznać, ale okazuje się, że twarz też pozwala dowiedzieć się o nas dużo więcej informacji. I są różne oczywiste informacje, które my, ludzie, także jesteśmy w stanie z twarzy wyczytać, takie jak na przykład płeć, czy wiek, czy emocje. Emocje są przecież intymnym stanem psychologicznym, a ludzie nie mają żadnego problemu, żeby emocje innych z obrazu twarzy odczytać, nawet jeżeli staramy się ukryć emocje. Postarajcie się być bardzo smutnym albo bardzo wesołym i jakoś tą emocję ukryć na twarzy. Inni ludzie będą w stanie te emocje z waszej twarzy odczytać i komputery oczywiście są w stanie zrobić to samo. I od wielu lat to nie są algorytmy, które ja wymyślam, ja nie jestem informatykiem, nie tworzę nowych algorytmów. Ja zajmuję się badaniem potencjału pozytywnego i negatywnego algorytmu, które są tworzone przez innych i szeroko wykorzystywane. I od wielu lat są te algorytmy, które analizują obrazy twarzy, stosowane na lotniskach czy przez służby bezpieczeństwa czy przez służby policyjne na całym świecie, gdzie nie tylko ludzie są śledzeni pomiędzy różnymi lokalizacjami, ale także ich twarze są analizowane algorytmem w takim celu, żeby na przykład przewidzieć, kto jest najbardziej potencjalnym jest największym tutaj zagrożeniem dla bezpieczeństwa innych, kto być może na przykład jest przewożony przez granicę nielegalnie lub przewozi narkotyki nielegalnie, które to rzeczy może to odkryć oficer osobiście na kogoś twarz się patrząc i widząc, że na przykład wygląda osoba na bardzo zestresowaną, a okazuje się, że mogą to także robić automatycznie komputery. Teraz problem jest taki, że oczywiście służby bezpieczeństwa czy startupy, które takie usługi oferują rządom na całym świecie, nie będą się chwaliły społeczeństwom, nam, jak dokładne takie są algorytmy i co te algorytmy mogą zrobić. Jedną rzecz, którą można stwierdzić, to można na przykład zobaczyć, jakie patenty są przez te firmy składane, ale nie wiadomo, jak dokładne te technologie są. Więc jedną z rzeczy, których zajmuję się naukowo, jest braniem takich algorytmów, których jeszcze raz mówię, ja nie wymyślam, tylko które są wymyślane przez innych ludzi i patrzenie na to, co te algorytmy pozwalają tym firmom osiągnąć i staraniem się ostrzec zarówno prawodawcę, jak i społeczeństwa, jak i dziennikarzy o tym, co jest możliwe. I w jednym z badań kilka lat temu pokazałem, że te algorytmy, które wykorzystywane są do wyczytywania rzeczy z twarzy, na przykład na lotniskach, że te algorytmy inaczej klasyfikują osoby osoby heteroseksualne i homoseksualne i ta różnica pomiędzy nimi, różnica pomiędzy twarzą osoby homoseksualnej i heteroseksualnej według takiego algorytmu jest na tyle wyraźna. Czemu ma służyć algorytm wykorzystywany na lotnisku do rozpoznawania twarzy, który jednocześnie potrafi rozpoznać orientację seksualną określonej osoby? Tobie mam nadzieję i mnie do niczego taki algorytm służyć nie będzie, ale jeżeli prowadzisz służbę bezpieczeństwa w kraju, gdzie bycie homoseksualistą jest karane karą śmierci, tak jak na przykład w Arabii Saudyjskiej czy w Iranie, to w takim kraju posiadanie takiej informacji może ci na przykład dać możliwość przekonania takiej osoby, żeby z tą współpracowała albo podzieli się tą informacją. O tyle poruszające, że akurat nie bez przyczyny poruszam ten fragment lotniska, bo ostatnio dostrzegłem, podróżując nie tylko po Polsce, że coraz częściej lotniska rezygnują z legitymowania osób, które wykorzystują, zwłaszcza przy lotach krajowych, które wykorzystują kartę pokładową. To znaczy wystarczy karta pokładowa, żeby dostać się na pokład samolotu. I teraz pytanie, czy to świadczy o tym, że system rozpoznawania twarzy jest tak bardzo powszechny i możemy spodziewać się, że służby specjalne kraju, do której idziemy na wakacje, na przykład Arabii Saudyjskiej, coraz częściej Polacy do Arabii Saudyjskiej jeżdżą na wakacje i oferowane są takie wakacje, są gromadzone właśnie w takim celu? Nie wiem, kraju, w którym, czyli w kraju, w którym
Czyli w kraju, w którym karane śmiercią jest bycie homoseksualistą, sam fakt bycia i postawienia stopy na lotnisku już może być ryzykowne dla takiej osoby? Ja myślę, że przede wszystkim to trzeba też zauważyć, że to, że może takie rzeczy wyczytać z waszej twarzy, jest rzeczą ważną, ale w kontekście praktycznych zastosowań to jest raczej ciekawostką. Dlatego, że waszą orientację seksualną, poglądy polityczne, poglądy religijne, osobowość, inteligencję i wiele innych intymnych cech można z wielką dokładnością i dużo łatwiej niż z twarzy, i z większą dokładnością niż z twarzy, wyczytać z waszych e-maili, z waszych facebookowych lajków, z historii wyszukiwania, z historii waszej lokalizacji geograficznych, które zapisywane są przez wasz telefon. I te dane nie tylko są dużo łatwiejsze do analizowania, ale są także bardzo łatwo dostępne, mogą być kupione na różnych rynkach danych internetowych, a jeżeli w danym kraju się znajdujecie, to lokalny operator internetowy czy lokalny rząd też do takich danych w dużej mierze ma dostęp. Dlatego też no nie przesadzajmy z ważnością tego, że można to wyczytać z twarzy, można to po prostu wyczytać z wielu innych rodzajów śladów cyfrowych. I myślę, że tu poruszyłeś bardzo ciekawą drugą stronę medalu, bo tak jak właśnie powiedziałeś, każda z tych technologii ma stronę ciemną i stronę jasną. I ta sama technologia, która może być wykorzystana przez Arabię Saudyjską do tego, żeby wykryć, kto jest gejem albo kto jest ateistą, to jest jeszcze jedna cecha, która może cię na karę śmierci skazać w tym państwie. Ta sama technologia może być wykorzystywana do tego, żeby na przykład zatrzymać na granicy przemytnika albo zatrzymać osobę poszukiwaną, która ucieka przed prawem. I w wielu wypadkach możecie sobie wyobrazić na pewno bardzo łatwo, jak zwiększa to bezpieczeństwo każdego z nas, że jeżeli takie technologie wykorzystywane są etycznie i zgodnie z prawem. Dużo pracy, dużo czasu zajęło ci dojście do wniosków tego twojego najsłynniejszego badania, pokazującego o tym rzeczywiście, jak niewiele lajków wystarczy, żeby poznać kogoś jak przyjaciela, jak współmałżonka, jak osobę, którą znamy blisko. Pytam o takie kuluary badania, z którym się kojarzysz w Polsce. Jeżeli komuś z technologii mówię o tobie, to jest to, z czym jesteś kojarzony, więc dlatego o to pytam. No to, że mi to zajęło dużo czasu, to tylko świadczy o tym, że ja nie jestem taki dobry w tym, co robię, ale myślę, że... Nie wiem, ja pytam, ile czasu zajęło. Co ważna informacja jest taka, że w dzisiejszych czasach te modele mogą być budowane bardzo prosto i bardzo szybko przez osoby, które mają stosunkowo mało w tym doświadczenia. Kiedy ja zaczynałem interesować się tymi modelami przewidującymi przyszłe zachowanie ludzi, było to przy okazji tego, jak miałem praktyki w Instytucie Badawczym Microsoftu, gdzie w tamtym okresie, to było około 10 lat temu, była cała masa specjalistów od różnych modeli predykcyjnych. Jedni zajmowali się sieciami neuronowymi, inni random forest, jeszcze inni się zajmowali support vector machines. Była całe różne rodziny i całe były oddzielne konferencje dla tych specjalistów, którzy te modele budowali. Było potrzebnych bardzo dużo wiedzy i dużo doświadczenia, żeby skutecznie takie modele budować. Postęp w sieciach neuronowych i postęp w naszej mocy obliczeniowej powoduje, że dzisiaj wszyscy ci moi znajomi z tego czasu, 10 lat temu, gdzie każdy był światowej klasy specjalistą w innym modelu predykcyjnym, wszyscy oni dzisiaj zgodnie twierdzą, że do każdego problemu rozwiązania można zastosować siatkę neuronową z taką po prostu wziętą z półki z internetu za darmo. I nie trzeba w ogóle być specjalistą od tych modeli statystycznych. Dużo większym teraz przedsięwzięciem jest zdobycie danych, które mogą być użyte do wytrenowania takiego modelu, żeby on coś mógł zrobić, a dużo mniejszym problemem jest sam model. Po prostu maszyna zrobiła się taka mądra, że jeżeli dostarczy się jej danych i zada odpowiednio pytanie, to ta maszyna jest w stanie bardzo łatwo się tego nauczyć. Mam jeszcze do ciebie jedno pytanie, takie ogólne, które myślę, że trochę nam tą dyskusji tutaj zdominuje. Ja zawsze mówię, że internet to jest najlepszy i najgorszy projekt ludzkości. Dlatego, bo najlepszy, bo oczywiście stworzył bardzo wiele dobrego, akcje charytatywne, przeróżne. To, co się dzieje w Korei Północnej, wiemy tylko dzięki internetowi tak naprawdę. Ale najgorszy, bo przez lata rozwijał się bez jakichkolwiek granic, bez jakichkolwiek barier. I to jest chyba największe wyzwanie. I teraz rzeczywiście próbujemy ten internet uregulować. Był jak w Europie
podnoszona na szeroką skalę dyskusja o podatku cyfrowym. Teraz rozmawiamy o algorytmach. Teraz w Polsce gorzeje dyskusja na temat pornografii, ustawy o pornografii, która ma walczyć z pornografią, dostępem do pornografii przez dzieci. Czy ty wierzysz, że da się uregulować internet? Że technologia może być zamknięta w jakichś ramach prawnych? Czy uważasz, że to jest kierunek myślenia o technologii dzisiaj? Ja jestem na pewno nie jestem przeciwnikiem regulacji. Jestem przeciwnikiem regulacji głupiej. Nawet jeżeli ta głupia regulacja miała... Przeciwnikiem głupiej. Jestem przeciwnikiem głupiej regulacji, a niestety jesteśmy teraz świadkami, gdzie mamy takie jest moje zdanie prywatne, gdzie mamy bardzo dużo dobrych intencji, które przekształcają się w regulacje, które często mają wynik odwrotny od zamierzonego. Podam wam przykład. Nikt tutaj rozsądny nie domagałby się, żeby wielki olej czy wielkie Big Tobacco regulowało się samo. A domagamy się, nie tylko tutaj, ale także w Stanach Zjednoczonych, żeby firmy takie jak Facebook czy Google same się wyregulowały i także same kontrolowały to, co państwo czy ja, czy firmy mogą w tym internecie publikować. Wiele z was tutaj pamięta jeszcze czasy bardzo dobrze, bo ja już nie pamiętam bardzo dobrze, ale zahaczyłem o te czasy, kiedy mieliśmy problem z cenzurą i wiele pokoleń Polaków z tą cenzurą walczyło. A teraz mamy młode pokolenie ludzi, które domaga się tego, żeby nie żadne wybrane przez społeczeństwo ciało albo urząd, ale żeby prywatna firma, która zajmuje się maksymalizacją swojego zysku, żeby ta firma decydowała teraz przy pomocy armii 12 czy 15 tysięcy cenzorów, jaką informację my możemy sobie w tym internecie umieścić. Co więcej, zdarza się to przy klasku społeczeństwa oraz ludzi, którzy się tą regulacją powinni zajmować. To ja muszę zapytać, czy to jesteś zwolennikiem demokracji w internecie? Wierzysz w demokrację w internecie? Ja w ogóle wierzę w demokrację. To ja podam bardzo prosty przykład. Najbardziej demokratycznego medium, jakie znam, jakim jest Wikipedia. Demokratycznie powstają wpisy, demokratycznie są usunięte wpisy, demokratycznie można wprowadzić miliony ludzi w błąd. Demokratycznie. Większość ludzi decyduje o tym, że chce, żeby na Wikipedii został udostępniony nieprawdziwy wpis. Demokratycznie chcą, żeby został usunięty, mimo że jest prawdziwy. Tylko i wyłącznie dlatego, że reżim określonego kraju tak ukształtował ich osobowość, a jednocześnie ten kraj jest na tyle duży, jak na przykład Chiny, gdzie bez problemu są w stanie demokratycznie przegłosować większość wpisów na... W Chinach demokratycznie przegłosować. Demokratycznie w rozumieniu Wikipedii. Czyli demokratycznie w rozumieniu zasady większości. Rozumiem. No na szczęście Wikipedia zupełnie tak nie działa, jak mówisz, bo według wielu badań jest Wikipedia najbardziej rzetelnym encyklopedią, która kiedykolwiek istniała. Bo jeżeli jesteś rządem Polskiej Republiki Ludowej i posiadasz wydawnictwo PWN i drukujesz sobie 12-tomową czy ilośćtomową encyklopedię, to masz wirtualnie, nie wirtualnie, po polsku się mówi, jak się mówi po polsku? Cyfrowo. Masz praktycznie nieograniczoną możliwość kontroli tego, co się w tej encyklopedii znajduje. Oczywiście nie ma rozwiązań perfekcyjnych. Wikipedia nie jest perfekcyjną encyklopedią i na pewno w przyszłości za 5, 10, 15 lat będziemy mieli źródło informacji jeszcze od tej Wikipedii lepsze. Ale Wikipedia jest najlepszą encyklopedią, jaką kiedykolwiek ludzkość stworzyła i najmniej jest w niej manipulacji w porównaniu z tym, co mieliśmy dostępne. I proszę, żebyście państwo nie wpadali w błąd, który wielu ludzi wpada. Mianowicie bierze rozwiązanie jakieś, które dzisiaj mamy, algorytm. Algorytm, który ma prowadzić nam samochody albo system tworzenia Wikipedii. Albo na przykład algorytmy, które są teraz tworzone, które mają zastępować sędziów w podejmowaniu decyzji o tym, komu na przykład, którego z więźniów wypuścić nie na przepustkę, tylko na co się wypuszcza więźniów? Na wolność. Na wolność się wypuszcza, dzięki. Ale na przepustkę też można wypuścić. To wiedziałem, ale na przepustkę czy na wolność. I okazuje się, są badania pokazujące, że te algorytmy są w stanie z tym radzić doskonale. Ale nie ma jeszcze kraju, w którym to się dzieje. Oprócz Estonii, niestety, tylko że tam to sprawy cywilne. Niestety, dlatego, że ludzie podnoszą krytykę, która jest prawdziwa. Mianowicie mówią, te algorytmy nie są perfekcyjne. Te algorytmy są tworzone przy użyciu nieperfekcyjnych danych
i są rasistowskie, seksistowskie, wiekowskie i w ogóle nie są najwspanialsze na świecie. Ale ci sami ludzie zupełnie zapominają o tym, że alternatywą dla tych algorytmów są jeszcze bardziej rasistowscy, seksistowscy i wiekowscy ludzie, którzy są w tym momencie sędziami i mamy na to dowody i dowody za dowodami pokazujące, że gdy zastępujemy ludzkich sędziów, rekruterów, kierowców, pilotów i innych decydentów algorytmami, to te decyzje są sprawiedliwsze, szybsze i usprawniają, przedłużają nam życie, a często nam życie, tak w przypadku algorytmicznych kierowców, mogą nawet zachować. Możemy po prostu zaoszczędzić wiele żyć, jeżeli tych ludzi tymi algorytmami zastąpimy. To jeszcze jedno pytanie. Czy wierzysz w wolny wybór w internecie? Czy wierzysz, że przy dzisiejszym świecie algorytmu właśnie, a tak naprawdę to nawet, o to zapytam później, powiedzmy algorytmów, my jako użytkownicy internetu, jako użytkownicy sieci tak naprawdę możemy powiedzieć, że mamy wolny wybór? Czy to jest tylko tak, że nam się wydaje, że nam mamy wolny wybór? Że podejmując pewne decyzje, nawet nie wiemy, że podejmując decyzję, kierujemy się czynnikami, które zostały nam podane na tacy, mówiąc najprościej. Jak czytam informacje pochodzące od Google'a, mało tego, zawarte w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym Google mówi o tym, że stosuje mechanizm, będzie stosował mechanizmy geolokalizacji po to, żeby dedykować inne treści Europejczykom będącym w Europie i Europejczykom będącym akurat w tym momencie w Stanach Zjednoczonych. Pytanie, czy istnieje coś takiego jak wolny wybór w internecie? Olga Tokarczuk w mowie noblowskiej, zresztą... Znana specjalistka od internetu. Nie jest znaną specjalistką od internetu, ale jest to jednak mowa noblowska. Mówiła o tym, więc chciałem, żebyś się do tego odniósł. Czy według ciebie istnieje coś takiego jak wolny wybór? Przede wszystkim to trudne dla mnie jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że jako psycholog z wykształcenia nie znam żadnego dowodu na to, żeby ludzie mieli wolną wolę. Jest to w ogóle skandalem, jest to, że po 100 latach istnienia psychologii jeden z najbardziej dobrze opracowanych naszych stwierdzeń psychologii, mianowicie nie ma żadnego na to dowodu, żeby którekolwiek z nas siedzącego w tym pokoju miało wolną wolę. I jakoś to do społeczeństwa ta wiedza się nie przecieka. W związku z powyższym pytanie, czy mamy więcej wolnej woli, nie przyjmujemy jej może po prostu. Czy mamy jej mniej, to... ale może zapytajmy, może inaczej to pytanie, żebym ja mógł na nie odpowiedzieć. To jeżeli zadasz pytanie, czy mamy w internecie więcej wolności, czy mniej, to wydaje mi się, że bez wątpienia jesteśmy najwolniejszym społeczeństwem. Najwolniejszymi jesteśmy ludźmi, którzy kiedykolwiek chodzili po powierzchni tej ziemi. Jesteśmy najlepiej poinformowanymi ludźmi, którzy chodzili kiedykolwiek po powierzchni tej ziemi. I oczywiście, jak powiedziałeś, wszystko ma dwie strony medalu. Ten sam internet, który może być wykorzystywany do tego, żeby wam pokazywać fake newsy i który umożliwia mnie i każdemu innej osobie tutaj wymyślenia jakiejś historii i jej na Twitterze opublikowania. Ten sam internet, który na pewno kilkoro z was kiedyś przekonał o jakiejś teorii spiskowej. Ten sam internet, te same mechanizmy, na każdy taki negatywny przykład można podać tysiące albo dziesiątki tysięcy przykładów o ludziach, którzy byli zderadykalizowani, którzy zostali lepiej poinformowani, których nieprawidłowa wiedza na temat teorii spiskowej została poprawiona przez to, że mieli dostęp do internetu. Albo których życie zostało uratowane. Albo których życie zostało uratowane i popełniamy jako ludzie cały czas ten błąd, że po prostu bierzemy jakąś anegdotę o czymś, co się stało negatywnym i się tylko na tym skupiamy. I posłuchajcie, na pewno znacie anegdoty o ludziach, którzy umarli, bo dospali szczepionkę na coś. Bo mieli reakcję na to... Wiesz, temat w Polsce bardzo kontrowersyjny. Rozmawiajmy o tym. Na pewno i na pewno bez wątpienia tacy ludzie istnieją. Ale na każdą osobę, która umarła dlatego, że miała reakcję na szczepionkę, były dziesiątki tysięcy ludzi, którym życie zostało uratowane. Dlatego tak samo... Taką szczepionką jest internet. Internet jest dokładnie taką szczepionką, że możemy rozmawiać długo. Ja się tym zajmuję profesjonalnie, zawodowo. Wyszukiwaniem problemów z internetem. I mogę z wami o tych problemach z internetem gadać jak długo chcecie, tylko niestety problem jest teraz taki, że żeśmy za bardzo na ten temat panikujemy i możemy sobie przedobrzeć w tej reakcji na internetu wady i możemy sobie zniszczyć wspaniałe owoce naszego postępu właśnie
tą zbytnim panikowaniem i tym sianiem, takie filmy, jak tutaj sobie widzieliście, się bardzo dobrze sprzedają. Firmy, które mówią, świat jest coraz lepszy, coraz wolniejszy, mamy coraz lepszy dostęp do informacji, nikt takich filmów nie chce oglądać i na Netflixie w nie klikać. Więc tylko taką jeszcze wam jedno porównanie dam następujące. Jeżeli wszyscy byście tutaj uwierzyli, że macie raka i sobie wszyscy byście zapewnili chemioterapię w odpowiedzi na to, to będzie to dla was bardzo kiepskie rozwiązanie. Jeżeli dzisiaj uwierzycie, że wam Facebook niszczy demokrację, a prawda jest taka, że Facebook jest jednym z najlepszych narzędzi razem z Googlem i z Google Maps i z wieloma innymi wspaniałymi narzędziami, które te wielkie firmy technologiczne, które powinniśmy bardziej regulować i te monopole im bardziej rozbijać, ale niesamowite mamy owoce postępu. I jeżeli wy uwierzycie, że te owoce postępu, które są dla was wspaniałe, niszczą wam demokrację i zaczniecie na to reagować przesadnie, to możemy niestety te dwa kroki wstecz zrobić i będzie to dla nas bardzo niekorzystne. I tutaj przerwiemy, zapraszając naszych panelistów. Moje pierwsze pytanie będzie, w zasadzie to Kasiu, nie wiem jak mam do ciebie mówić, czy mam do ciebie mówić Kataryna czy Kasia, wszystko jedno, to będę mówił zamiennie. Tak więc Kataryno, mam do ciebie pytanie, trochę też ujawniając fakty, które już są publiczne, więc pozwolę sobie je ujawnić, ale może nie wszyscy tutaj zgromadzeni je znają, że przez lata funkcjonowałaś jako felietonistka, jako influencer tak naprawdę na Twitterze, anonimowo i naprawdę anonimowo. Czyli przez długi czas udało ci się zachować anonimowość do pewnego momentu, kiedy ktoś zdecydował się tą anonimowość przerwać, ujawnić twoją tożsamość. Mimo to cały czas funkcjonujesz w przestrzeni publicznej jako Kataryna. I chciałem się zapytać o twoją potrzebę anonimowości. O to, czy wierzysz w to, czy w dzisiejszym świecie algorytmów naprawdę można być anonimowym i jakie ma dzisiaj dla ciebie znaczenie właśnie posługiwanie się, już teraz to też rozpoznawalnym bardzo, bardzo w Polsce, zwłaszcza w przestrzeni politycznej, nickiem, opisem, nazwą konta na Twitterze. Ciekawego, tutaj mogę mieć do powiedzenia na ten temat. Wiem, że nie można być anonimowym w dzisiejszych czasach. Myślę, że nie można było być anonimowym w czasach, kiedy ja myślałam, że jestem anonimowa. Że to tak naprawdę to poczucie anonimowości wynikało wyłącznie z braku kompetencji do oceny tego, jak wiele informacji rzeczywiście się o sobie zostawia w sieci i jak wiele informacji można sobie, jeśli ktoś by chciał i miał na to czas, zgromadzić i zbudować sobie cały obraz tego, co zostawiamy. Więc tutaj ja nie mam wątpliwości, że nie można być teraz anonimowym w sieci, jeśli się jest tam aktywnym w jakikolwiek sposób. Czyli oglądając filmy, jakieś miałam taką sytuację na Facebooku, mi się wyświetliło, że moja koleżanka obejrzała jakiś film. Skontaktowałam się z nią, bo też chciałam to obejrzeć. Okazuje się, że ona to obejrzała na zupełnie innym serwisie i nie była w ogóle świadoma tego, że Facebook wrzucił informację o tym, że ona ten film właśnie obejrzała na jej tablicy. I mimo to Michał, Michał sekundę temu powiedział, tak, że jest to jedno z najpiękniejszych medium, które kiedykolwiek powstało. Facebook. Jest mi bardzo przykro, bo tutaj chciałam powiedzieć trochę o ciemnej stronie i nawet pokazać na przykładach. Ja też zachęcam innych panelistów do wypowiadania. Nie jestem zwolennikiem prowadzenia takiej debaty, że dla ciebie pytania, dla ciebie będzie następne i dzielenie, tylko włączajmy się i dyskutujmy na ten temat. Mi się wydaje, że Facebook jest oczywiście różne możliwości daje. Mogę pokazać moim znajomym, co jadłam na śniadanie, gdzie się wybieram, na co do kina. Różne rzeczy można tam robić, ale sposób, w jaki jest wykorzystywany, ja mam w ogóle dużo wątpliwości do samego tytułu debaty. Nasze cyfrowe portrety, które rządzą... Przepraszam. To ja jestem przyczynodawcą. Nasze cyfrowe portrety, które rządzą światem. Ja bym powiedziała, że nasze cyfrowe portrety są narzędziem, dzięki którym świat rządzi nami. Świat, czyli pieniądze, I władza na różne sposoby. Więc to trochę jest tak, że im więcej ja zostawiam śladów w internecie, im bardziej pełny jest ten mój portret w internecie,
tym łatwiej jest firmie mi coś sprzedać, tym łatwiej jest politykom, czy na przykład właśnie rosyjskim trollom mną manipulować. Więc to tak naprawdę... Spotykasz się z taką manipulacją ze strony rosyjskich troli? Mogę pokazać coś? Oczywiście, po to są jest ta prezentacja. Bardzo prosimy o pokazanie. Z głowy to... Znaczy chciałam pokazać, to takie są rzeczy, o których nie będę tutaj mówić, ale to jest ciekawy przykład czegoś, co może być może się zetknęliśmy. To jest pani, która została sfotografowana krótko po ataku terrorystycznym w Londynie w 2017 roku. I takie jej zdjęcie się pojawiło w internecie. Z takim komentarzem pojawiło się na Twitterze. Tutaj człowiek, właśnie się okazuje, że nie do końca taki człowiek, za jakiego chciał w tym internecie uchodzić, komentuje tutaj, że ta muzułmańska kobieta nie zwraca w ogóle uwagi na to, co tam się dzieje. Później wrzuca takiego tweeta dzielącego tu my chrześcijanie, oni muzułmanie, pokazującego my dobrze, bo my ratujemy tą ofiarę. Ona źle, bo ona idzie i te wszystkie komentarze szły w kierunku tego, że tutaj jest atak, dramat wielki, a ona idzie rozbawiona i patrzy w telefon. I tu jest kolejny fragment artykułu z polskiego portalu, jednego z największych portali internetowych poświęconego polityce, gdzie autor, ja tutaj nie pokazuję jaki portal, ani jaki autor, bo nie chodzi mi o to, żeby zawstydzać, który na podstawie tego wpisu i tego zdjęcia omawia sobie, tutaj można przeczytać, jak on snuje refleksje na temat tego, jakie to jest różne cywilizacje, że to zdjęcie jest właściwie dowodem na to, jakie różne cywilizacje są, ta muzułmańska i ta chrześcijańska. Tu jest informacja o tym, kto się krył za tym autorem tego tweeta. To był rosyjski troll, wynajęty przez służby rosyjskie, który udając teksańskiego patriotę, bardzo się angażował, mając 50 tysięcy followersów, bardzo zaangażowany w różne dyskusje. Ja się produkuję o technologiach od tylu lat, mam tylko 3,5. No właśnie, on miał 50. On miał 50 i to nie są spekulacje. To zostało udowodnione, że to była robota służb specjalnych rosyjskich, które działają w taki sposób, które działają w taki sposób, że wynajdują jakieś tematy kontrowersyjne w danej społeczności. Coś, co można dolać trochę paliwa i będzie jeszcze więc konflikt może być jeszcze większy. Tu jest informacja, kto śledził tego pana, tutaj doradca do spraw bezpieczeństwa. Na ostatnim slajdzie jest nasz poseł, który też jak widać, to konto zostało już przez Twitter usunięte. W związku z tym widać tylko, że Dominik Tarczyński podawał dalej jakiś wpis tego rosyjskiego trolla. To znaczy, że go śledził. Dominik Tarczyński ma 50 tysięcy zwolenników. Jeśli ktoś go śledzi, to za chwilę mu się wyświetlają też sugestie, kogo jeszcze może śledzić, kogo jeszcze może obserwować, kto jest podobny. Czyli tutaj 50 tysięcy u tego pana, u pana ruskiego trolla, 50 tysięcy u Dominika Tarczyńskiego. Można sobie wyobrazić, ile osób tak naprawdę dostawało te komunikaty, takie komunikaty właśnie, które się zaczęły od tej pani. I później ja pracuję troszkę, znaczy wolontarystycznie z czeczeńskimi uchodźczyniami i one później to się sprowadza do tego, że ona idzie szukać pracy gdzieś tam przy opiece nad osobą starszą i ten, kto tą pracę oferuje, pyta, czy ona nie będzie chciała go wysadzić. Dlatego, że widział, był atakowany na Twitterze, w różnych mediach, na tym portalu, takimi obrazkami i takimi komunikatami, że tutaj nasi umierają. To jest ta czarna strona internetu. To jest bardzo czarna strona, a jeszcze pokażę, skoro już jestem przy mikrofonie, jedną rzecz, tylko bym tutaj poprosiła o włączenie filmiku, bo to już jest... Bardzo prosimy o włączenie. May 21st, 2016 in Houston, Texas. This is an anti-Islam protest outside a mosque in the heart of downtown. And literally across the street, a counter rally. But not a single person here on either side of the street realizes they've been duped. They've been brought here, same place, same time, by two separate Facebook events.
Posts which we now know both came from the same source, thousands of miles outside Texas, in Russia. Активные мероприятия. Cold War-style active measures in the American heartland in 2016. The same techniques, the same origin, even the same perpetrators. Więc to jest przykład też działania rosyjskich służb specjalnych, które poprzez fałszywe tożsamości zakładały na Facebooku, to był na Facebooku dwa osobne wydarzenia na ten sam temat, czyli właśnie antymuzułmańskie, promuzułmańskie, promowały je w bańkach, w poszczególnych bańkach informacyjnych i w ten sposób skończyło się tą demonstracją. Grupy ludzi pełnych na pewno dobrych intencji, poza tymi faszystami, którzy nie byli tam z dobrymi intencjami, ale ludzi, którzy uwierzyli, że uczestniczą w czymś bardzo oddolnym, w jakimś oddolnym obywatelskim proteście, w jakiejś ważnej dla nich sprawie, a tak naprawdę stali naprzeciwko siebie, po dwóch stronach ulicy, przeciwko innemu fikcyjnemu wydarzeniu z Facebooka. To ja mam pytanie, żeby nas tutaj Michał i inni pomyśleli, że uprawiamy sabat czarownic na internecie. Mówimy rzeczywiście o czarnej stronie internetu, ale chciałem też porozmawiać o białej. Z twojej perspektywy, zaraz przejdę do pana redaktora i zadam bardzo podobne pytanie. Czy masz poczucie, że dzięki internetowi, dzięki temu, co robisz, rządzisz w tym kraju, masz wpływ na władzę, masz wpływ na podejmowanie decyzji, masz wpływ na to, że zmieniają się ustawy, masz wpływ na to, że powstaje ustawa, masz wpływ na to, że dochodzi do dymisji wiceministra? I tu mogę troszkę poprzeć to, że to jest... Te pozytywne siły, które stoją za internetem, bo to rzeczywiście jest trochę tak jak z nożem. On może być niebezpieczny w rękach jednych, bardzo przydatny w rękach innych. Chodzi o to tak naprawdę, żebyśmy my rozumieli, jak bardzo ten internet i Facebook i różne inne portale mogą być i są wykorzystywane. U nas się przyjęło, że każdy, kto mówi o rosyjskim wpływie na politykę, to jest spiskowa teoria. Jeśli służby chciały wpływać gdzieś w jakimś małym amerykańskim miasteczku na lokalną politykę i tam podgrzewać emocje, to ja przypuszczam, że wiele naszych dyskusji o LGBT, o szczepionkach, to jest jeden z tematów właśnie rosyjskich służb, bo tu nie chodzi o to, żeby jakąś... I o płaskiej ziemi. O płaskiej ziemi to nie... Ale ja bym bardziej się zainteresował... Ale właśnie o tej pozytywnej stronie. Oczywiście, internet jest dał dostęp do... Nawet z twojej perspektywy, znaczy z twojej... Z mojej bardzo... Znaczy w czasach, kiedy to się stało popularne, ten internet, kiedy się stało popularny, to oczywiście stworzył forum dla ludzi, którzy nigdy nie pojawiliby się w mainstreamowych mediach. Stworzył forum dla ludzi, którzy chcieli się przyglądać różnym tematom, chcieli te tematy opisywać, chcieli sobie zrobić bypassy między tym przekazem oficjalnym. I to były czasy też, kiedy te media były dużo, dużo mniej pluralistyczne. Ale masz takie poczucie, że to właśnie dzięki internetowi, to tak, internet dał tak, ci bycie w kręgu, tak, w rankingu ludzi, którzy mają miliardy, myślę, którzy że są... ranking, ale... Bo nic o tym nie słyszałam, o tym, w tym, ale... Ale ja słyszałem i nie zmyśliłem. Być może tak rzeczywiście jest, ale na pewno tak. Odpowiedź jest mi i wielu innym osobom. Wielu innym osobom, które różne rzeczy mogą sobie w internecie robić. Niektórzy robią rzeczy pożyteczne, inni jak pan doktor Zięba będą uczyć, że można zawał serca leczyć, przytykając wykałaczkę do wargi. Więc to jest wykorzystywane w różny sposób. Jedyna lekcja, jaką my możemy z tego wyciągnąć, to jest moim zdaniem taka, że po prostu trzeba troszkę się pozbyć takiego zaufania do wszystkiego, co widzimy w internecie, ale to dotyczy też mediów tradycyjnych. Ograniczone zaufanie, wiedzieć, że mogą chcieć nas w różny sposób wykorzystać, ale na pewno to jest ta siła internetu, jest też pozytywna bardzo, bo jest platformą taką właśnie zabierania, demokratyzowania tak naprawdę debaty w pewien sposób i dopuszczania do niej ludzi, którzy nigdzie indziej by nie mogli zabrać głosu. Tam można zbierać podpisy pod petycjami, organizować się chociażby na dzisiejsze demonstracje w obronie sądów. To wszystko jest oczywiście plusem. I tutaj ja nie będę mówić, że broń Boże, że jestem jakoś przeciwko internetowi, czy Facebookowi nawet samemu. To jest dla ciebie narzędziem i instrumentem, tak, do przestrzenią do działania. Tak.
Panie redaktorze, a to też będzie pytanie, na które potem będę chciał, żeby odpowiedziała Kasia. Pytanie moje dotyczące... Media są środkiem atencyjnym. To oznacza, że robi się wszystko bądź prawie wszystko, żeby się klikało, mówiąc tak, najprościej. Państwa uwaga, to jest waluta, którą my się posługujemy. Absolutnie. Żyjemy w gospodarce uwagi. To jest to, co dzisiaj jest najcenniejsze. Jak daleko media dzisiaj są w stanie, żeby być dyplomatycznym, nie mówię tylko o polskich, ale również o polskich, jak daleko media są w stanie, wykorzystując algorytmy, jak najbardziej, posunąć się, żeby dedykować treść do określonego użytkownika i czy istnieje coś takiego dzisiaj, jak kodeks etyki, który pozwala, ja staram się tutaj dzisiaj postawić, bo oczywiście na każdy z tych tematów mam swoje własne zdanie, ale nie będę go wyrażał. Chciałbym, żebyście Państwo go wyrazili. Czy jest coś takiego jak jakaś granica, której się nie przekracza i czy ta atencyjność mediów nie powoduje, ta taka przesadzona atencyjność mediów nie powoduje dzisiaj, że media nie informują, co jest istotą działania mediów, tylko dezinformują. I gdzie jest ta granica? Odpowiem, gdybym był psychologiem, to miałbym pełne prawo do odpowiedzenia. To zależy. Ale rzeczywiście jest tak, że żyjemy w gospodarce uwagi. Ja jako pracownik mediów, jako dziennikarz robię wszystko, żeby kupić, zdobyć Państwa uwagę. To jest ta waluta, którą płacę. Jeżeli medium, będę mówił o mediach internetowych, bo te są mi najbliższe. Jeżeli jakieś medium jest darmowe, na przykład nie wiem, portale horyzontalne w rodzaju Wirtualnej Polski czy Onetu i za korzystanie z nich się nie płaci, to nie płaci się tylko pozornie, dlatego że Państwo płacicie swoją uwagą, bo zaraz obok tych tekstów, które czytacie, są wyświetlane reklamy, no więc właśnie Wasza uwaga jest tą walutą. Pozwolę sobie... To ciekawe. Ja tylko chciałem się jakby urzeczywistnić to, co mówię i znalazłem dowód. Już odnoszę się. Pozwolę sobie przeczytać trzy różne tytuły. Tytuł pierwszy. Facebook skanuje treści, które wysyłasz przez Messengera. Tytuł drugi. Facebook szpieguje użytkowników, czyta treści, które wysyłają przez Messengera. I tytuł trzeci. Facebook ujawnił, że skanuje Messengera w poszukiwaniu pornografii i gróźb karalnych. Wszystkie te tytuły dotyczą jednego artykułu. Wszystkie te tytuły są prawdziwe. To był eksperyment przeprowadzony rzeczywiście przez jedną z redakcji po to, żeby sprawdzić po pierwsze, który z tych tytułów będzie miał więcej klików i na który uda się złowić więcej uwagi użytkowników, no ale po drugie po to, żeby właśnie sprawdzić, czy da się za pomocą algorytmu tak zarządzić uwagą użytkowników, żeby w taki sposób podać mu treść, żeby był tym zainteresowany. Odpowiedź na to pytanie brzmi oczywiście tak, to bardzo skuteczne. Najmniejszą popularnością cieszył się ten pierwszy tytuł, taki najbardziej obiektywny. Facebook skanuje treści, które wysyłasz przez Messengera. No jakby najmniejsze zdziwienie świata. Facebook skanuje wszystko, nic co nowego. Robisz, nic nowego, wiadomo. Jak się okazuje, dużo oczywiście najbardziej popularny był ten tytuł Facebook szpieguje użytkowników. Tu zapewne kluczowe było użycie słowa szpieguje, no bo to nam się kojarzy, że podglądają nas niemal pod prysznicem. Ale równie popularny, znaczy nieco mniej, ale również popularny był ten tytuł twierdzący, że skanuje Messengera w poszukiwaniu pornografii i gróźb karalnych. No i teraz dzięki algorytmom my, media, jesteśmy w stanie Państwu, naszym odbiorcom, zaserwować de facto tę samą treść, no bo tam pod spodem jest artykuł mówiący o tym, jak to działa, dlaczego to zrobili, kto na to pozwolił i kto tego chciał, ale na górze musi być zdjęcie i tytuł takie, żebyście to Państwo, Pani, Pan, żebyście Państwo chcieli w to, Pan też, tak, Pani też, tak. Żebyście, tak, Pani też, i Pan też, i ja też, żebyście Państwo chcieli w to kliknąć. Jeżeli chodzi o
algorytmy, które rządzą stronami głównymi, to nie jest kwestia przyszłości. To nie jest tak, że rozmawiamy, że ło, panie, kiedyś to będzie. Nie, nie. Dzisiaj już wchodzicie państwo na Onet i jeżeli nie macie włączonych jakichś blokad i nie blokujecie sobie ciasteczek, to ten algorytm, który działa na Onecie, sprawdza tam, jakiej jesteście prawdopodobnie płci, ile macie prawdopodobnie lat. Te estymacje są dość dokładne. No i oczywiście z jakiego miejsca się logujecie, to po waszym IP jest pół sekundy, żeby to sprawdzić. I jesteście wrzucani do jednego z kilkudziesięciu worków. I w tych tym workom, czyli ludziom podobnym jakoś do was, jest prezentowana strona główna nieco inna. Na przykład więcej gospodarki, albo więcej sportu, albo więcej polityki, albo więcej gwiazd, albo więcej tego czy tamtego. To, co potem czytacie, to jest ta sama treść. To nadal jakiś dziennikarz siadł, napisał, zadzwonił, potwierdził, sprawdził i wam to potem zaprezentował. Ale to, w jaki sposób zostało to zaprezentowane na stronie głównej, czyli tej czapie takiej, no to już zależy tak naprawdę od was. Ale nie mówię tutaj niczego jakiegoś przełomowego. Netflix działa dokładnie tak samo, YouTube działa dokładnie tak samo. Tak naprawdę każdy serwis dzisiaj duży działa w dokładnie taki sam sposób. Zauważyliście, że jak na YouTubie wchodzicie, oglądacie sobie filmy na przykład dotyczące polityki, to zaraz w tych polecanych tam po prawej czy po lewej stronie pojawiają się kolejne proponowane dla was. Zazwyczaj to są jakieś skrajnie prawicowe rzeczy. Chyba już trochę naprawili ten algorytm, ale długo było tak, że jak oglądaliście, nie wiem, jakiś filmik o polityce, to nagle po prawej stronie pojawiały wam się, dlaczego amerykańscy politycy twierdzą, że Ziemia jest płaska, albo dlaczego szczepionki szkodzą. No tak to niestety wyglądało. Ten algorytm dzisiaj już... A jest jakaś granica? Działa trochę lepiej. Jest w redakcji, jest w ogóle myślenie o tym, że gdzieś musi być... Czy stawiana jest jakaś granica, czy ona jest... Tą granicą z punktu widzenia dziennikarza, dobrze, teraz zabrzmię strasznie banalnie, ale tą granicą jest prawda. To znaczy dla mnie, jako twórcy treści, kluczowe jest to, żeby napisać w swoim tekście, czy nie wiem, powiedzieć w swoim podcaście, czy powiedzieć, nagrać w swoim jakimś filmiku, który wrzucam, firmuję swoim nazwiskiem, żeby powiedzieć prawdę. To, w jaki sposób potem będę próbował to państwu sprzedać, no to jest narzędzie, tak, którego będę chciał użyć, żeby skłonić państwa do tego, żebyście obejrzeli, wysłuchali, czy przeczytali. Czy granicą powinna być prawda? Czy granicą jest prawda? Dla mnie granicą jest prawda. Moim zdaniem granicą powinna być prawda. Proszę mnie nie traktować jako reprezentanta wszystkich dziennikarzy na świecie, bo nie poczuwam się do bycia reprezentantem nawet dziennikarzy z Warszawy. Kasiu? Włączone. To podam przykład. Mam na tą okazję tutaj taki bardzo ciekawy, jeśli chodzi, bo tak z jednej strony minusem tego, bo ja się zgadzam, że to jest do pewnego momentu to jest sposób na sprzedawanie artykułu i nie ma w tym nic złego, że oceniam, komu to sprzedam jako sensacyjny, komu jako jakiś tam jeszcze, dopóki on dotrze później do artykułu, dzięki tej mojej technice sprzedaży, do artykułu, który jest prawdziwy. Pytanie tylko, w którym momencie wymyka się to spod kontroli na tyle, że czytelnik przestaje ufać dziennikarzowi. Bo jeśli został ściągnięty do artykułu z sensacyjnym tytułem, ja tak mam przynajmniej, jest jakiś tytuł, dzisiaj widziałam tytuł, Kaczyński ma prywatne auto. Jako tytuł artykułu. Po kliknięciu okazało się, że chodzi o Filipa Kaczyńskiego, czyli innego posła z oświadczenia, więc... To jeśli się łowi na takie przynęty, które są już takim przegięciem z punktu widzenia przyzwoitości jakiejś takiej relacji między tym czytelnikiem a gazetą, to w którymś momencie czytelnik zaczyna mieć poczucie, że jest ciągle ogrywany w jakiś tam sposób, że sprzedaje mu się ciągle coś jako aferę, coś jako... Właśnie jakąś tam jeszcze jedną rzecz. Ale tu chciałam pokazać... Czy ja mogę ad vocem dosłownie jedno zdanie? No tylko, że to, o czym pani teraz mówi, no to są clickbaity. No, znaczy,
Ja nie mówiłem o clickbaitach. Ja mówiłem, podałem przykłady trzech tytułów. Każdy z nich był prawdziwy i w każdym z nich po kliknięciu weń można było znaleźć treść odpowiadającą temu tytułowi. Tekst dotyczył Facebooka, Messengera i rzeczywiście skanowania owych treści. Ale to, o czym pani mówi, to jest coś, co niektórzy nazywają rakiem dziennikarstwa i tego jestem absolutnym przeciwnikiem. To znaczy takie robienie w bańkę czytelnika, ściemniające tytuły, które mówią, że no nie wiem, czy JFK żyje? Nie żyje. Tego się dowiadujesz z artykułu. No to jest jakiś żart. To znaczy o czymś takim. Na taki tytuł zasługuje na tak, taką. Ale chodzi mi o to, że o czymś takim rozmawiamy, przynajmniej w mojej dziennikarskiej banieczce, wyłącznie w kontekście zjawiska, z którym należy walczyć. Tu chciałam pokazać jedną rzecz, znowu z Twittera, który jest jakby moim naturalnym środowiskiem. Człowiek, który funkcjonuje na Twitterze pod nickiem Napalony Wikary. Z którym notabene ostatnio się pokłóciłem. W momencie takiego największego zamieszania wokół pana Banasia zmienił sobie, nie zmienił nika, cały czas się wyświetla jako Napalony Wikary, ale tu wstawił zdjęcie Mariana Banasia, podpisał się Marian Banaś i wydał taki komunikat. Nie uwierzycie państwo, ile osób, w tym dziennikarzy i polityków, się na to nabrało. To jest akurat były ministrem spraw wewnętrznych, odpowiedzialny za policję w swoim czasie, który uznał, że to jest prawdziwe, że prawdziwy Marian Banaś komunikuje się przez Twittera z podnikiem Napalony Wikary, na to już nie zwrócił najwyraźniej uwagi, co jest dowodem na to, jak bardzo kupujemy informacje, które chcemy, żeby były prawdziwe. Że tu jest w tym samym niku, wydaje się, że tylko idiota się na to nabierze. Jeden, no nie, pan Sienkiewicz na pewno nie jest idiotą, ale po prostu tak bardzo chciał, żeby to naprawdę był pyskujący Marian, PiS-owi Marian Banaś, że to puścił dalej i był jednym z bardzo wielu. Tu jest to, jak się ukazało, to tu z kolei inny przykład, też Napalony Wikary. Napalony Wikary, który w momencie jakiejś jednej z kolejnych demonstracji w sprawie sądów, nie tych dużych, tylko tych takich, które okazały się skromne, wrzucił zdjęcie z Hongkongu i podpisał tutaj Warszawa dzisiaj. To jest screen ekranu z Polsatu, z wiadomości, z wydarzeń Polsatu, które tutaj wrzuciły to, tego tweeta, bo ten tweet się pokazał w wiadomościach. One pokazały tweeta gościa podpisanego Napalony Wikary ze zdjęciem z Hongkongu i z informacją, że to jest Warszawa dzisiaj. Więc to są rzeczy, które dla mnie to jest oczywiście, to jest być może anegdota, bardzo zabawna, ale przede wszystkim to jest bardzo smutna lekcja dla nas wszystkich, że jeśli były minister od policji, jeśli dziennikarze jednej z większych telewizji informacyjnych, dziennikarze newsowi, są tak bardzo nieostrożni, żeby się dać nabrać na Napalonego Wikarego, to jak bardzo my, czyli zwykli zjadacze chleba, którzy nie mają doświadczenia, nie wiedzą, na co zwracać uwagę właśnie w internecie, jak bardzo my będziemy podatni na takie rzeczy, tylko dlatego, że tak jak tutaj, pewnie dziennikarz, który to kupił, który to zaprezentował właśnie w takiej wersji wydarzeniach, bardzo jakby chciał, żeby to się okazało prawdą, żeby te tłumy tutaj z Hongkongu były tak naprawdę tłumami z Warszawy protestującymi w sprawie sędziów, a tu żeby to naprawdę był Marian Banaś pyskujący na Twitterze do PiS-u, z którym ma konflikt. Tak jak mówię, pan Sienkiewicz nie był tutaj bynajmniej jedynym politykiem i było bardzo wielu dziennikarzy, także newsowych, którzy się dali na to nabrać na coś, na co naprawdę jest trudno się dać nabrać. Pani mecenas, pytanie natury prawnej, bo w tym wszystkim musimy też znaleźć regulację prawną. Ja ostatnio, jednym z takich instrumentów wrzucania nas do worków, tutaj mówiliśmy o algorytmach, które gdzieś tam nas pozycjonują i wskazują, gdzie jesteśmy, do jakiej grupy społecznej, w cudzysłowie grupy społecznej, czy światopoglądowej, ideowej przynależymy. Inną z form, która nam to umożliwia, są hasztagi. Dzisiaj powszechnie wykorzystywane, od oznaczenia różnego rodzaju wpisów, mające ogromną wartość komercyjną.
Ostatnio zdziwiłem się, że istnieje coś takiego jak znak towarowy hashtag, czyli są firmy, które obejmują ochroną prawną hashtag i w zasadzie nie wiem po co, bo przecież istotą hashtaga jest to, żeby go wykorzystywać i żeby jak najwięcej mówić o danej firmie. Rozumiem, że chodzi o kontekst. Moje pytanie jest pokrewne i bardzo podobne do pytania, jakiego tutaj zadałem do pana profesora. To znaczy, czy zna pani udane na poziomie światowym i krajowym regulacje prawne regulujące nowe technologie i czy wierzy pani w to, że te nowe technologie da się uregulować prawnie? Ja się pytam, wracam do tego tematu, bo ono jest kluczowe. My w zasadzie, może trochę ja jestem po części sfiksowany w tym obszarze, bo jestem prawnikiem i na bieżąco zajmuję się oceną naukową, społeczną prac legislacyjnych, ale też dlatego, bo my w Polsce jesteśmy na takim etapie, trochę próby uchwycenia tego internetu. Mówi się o kodeksie cyfrowym, który ma powstawać. Mówi się znów o tej ustawie o pornografii, o której mówimy. Jesteśmy dopiero po RODO, zaraz prawo Unii Europejskiej przyjmie i privacy, znów o tym podatku cyfrowym, więc tych regulacji jest bardzo, bardzo dużo. Moje pytanie jest takie, czy to ma sens? I drugie pytanie z perspektywy lokalnej, bo reprezentuje tutaj pani trochę Toruń. Chciałbym wyjść trochę z bańki warszawskiej i zapytać, czy z perspektywy osoby, która nie żyje w Warszawie, to jest istotne społecznie. Czyli w ogóle, czy ludzi interesuje uregulowanie internetu? Czy mają z tym w ogóle problem? To jest jakby moja druga część tego pytania. Może zacznę od pierwszej. Słuchać mnie? Nie. O, teraz mnie słuchać, dobrze. To może zacznę od tego pierwszego pytania, bo tutaj mieliśmy do czynienia tak naprawdę z kilkoma tematami wrzuconymi w jedno bardzo długie pytanie. Więc pytanie o to, czy ja tak personalnie znam jedną udaną tak, regulację, która dotyczy tak skomplikowanej sfery, tak jaką jest internet, no, lub prawo do prywatności, tak gdybyśmy tu już się mieli precyzować to pole naszych rozmów, to nieudanej nie znam, znam próby tworzenia pewnie coraz bardziej udanych. Myślę, że taki cel przyświeca każdemu ustawodawcy. Natomiast problem, z jakim my się mierzymy, tak, jako prawnicy, jest następujący z mojej perspektywy. Ma to też związek ze wspomnianą przez pana, panią Olgą Tokarczuk i jej mową noblowską, bo ona tam nakreśliła pewne takie zagadnienie, które takie to, co się dzieje w społeczeństwie, wyczuła tak, to nasze społeczeństwo i mówiła o wielkim zagubieniu, tak, w jakim my tak naprawdę jako ludzkość, jako społeczeństwo przebywamy właśnie w związku z tym dobrodziejstwem jednak, tak, jakim jest internet, o tym, jak trudno jest nam się w tych nowych realiach odnaleźć. My sobie musimy uświadomić taką rzecz, że my jesteśmy w środku pewnego procesu, który się odbywa. My jeszcze nie stoimy sobie z boku, tak? Nie możemy się przyglądać temu, co się już wydarzyło, wyciągnąć ostatecznego, finalnego wniosku, tylko my tak naprawdę jako regulatorzy, tak, próbując regulować różne sytuacje, odpowiadamy punktowo na razie na problemy, które zaczynamy dostrzegać, tak? A nikt z nas nie jest na tyle, tak, wybitnym przewidywaczem przyszłości, żeby móc tak już z tego punktu przewidzieć na przykład, co się w obszarze internetu tak wydarzy za lat 10 czy 20. My jakby jako myślę, że prawo jest na samym początku troszeczkę przegrane, tak, bo tempo tych zmian obyczajowych związanych z wykorzystaniem internetu i jednocześnie rozwój technologii jest tak duży, że jest nam po prostu trudno. Czyli jak rozumiem, regulować, a to co powiedział tutaj Michał, tak, czyli regulować, ale mieć z tyłu głowy, że lepsza jest regulacja, która nie jest idealna, ale próbuje doścignąć, tak, niż odpuszczać, tak, u samego początku. Tak, tak? Zdecydowanie tak uważam. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem takiej narracji, jakby niezależnie od obserwacji, które sobie możemy poczynić. Tak? No właśnie są ci wielcy gracze rynkowi, tak, którzy mają dostęp do naszych danych. Oni te dane wykorzystują, przetwarzają poza tak naprawdę naszą wiedzą, tak, poza naszą świadomością, więc jakby z punktu, tak, my tutaj jesteśmy przegrani i nie ma tak naprawdę sensu w sumie walczyć o tak staromodne wartości, jak na przykład prywatność, która de facto już została stracona. Tak, no bo wszyscy mamy taką świadomość, że nasze dane już w sieci są. To się już stało.
Tak? Podobno każdego Amerykanina wyciekło 35 razy. Tak, to się już stało, to jest faktem. Nie wiem, kto zrobił takie badania, nie mamy o co, znaczy nie ma sensu na przykład wprowadzać regulacji takich, które pozwolą teraz na to, żebym ja w jakiś cudowny sposób wyciągnęła, tak, wszystkie dane, które się w internecie znalazły. Czyli podważamy sens RODO. Tak, bo nawet nie podważamy, bo ono, no to jest właśnie z cyklu punktowe regulowanie pewnych obszarów. Bo RODO daje mi pewne, tak, pewien instrument, ale moim zdaniem on może być skuteczny w walce z mniejszymi podmiotami. Natomiast jeżeli ja się mam zderzyć, tak, z gigantem, to tutaj moja sytuacja będzie dużo trudniejsza, tak, o czym świetnie wiemy. Bo Max Schrems, tak, aktywista, który zajmuje się tym także regularnie, dosyć cyklicznie. Kieruje skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przeciwko Facebookowi, tak, i no, z różnym skutkiem, tak jak wiemy, ale zauważmy, że on po to, żeby w ogóle móc to robić, to założył tak specjalną organizację, która pozyskuje środki na jego działania, ponieważ to są bardzo kosztowne, długotrwałe procesy. Pytanie jest takie, tak, kogo z nas indywidualnie, nawet jeśli mam takie prawo, tak byłoby stać teraz na to, żeby walczyć, tak, z Facebookiem, na przykład o pełną realizację przysługującego mi prawa do zapomnienia. Ja muszę mieć taką świadomość, że okej, fajnie, że ta regulacja jest, dobrze, tak? Natomiast czy my jesteśmy w stanie za jej pomocą, tak akurat za pomocą RODO, tak mówię, wytoczyć taką rzeczywistą, prawną walkę gigantom? Myślę, że jeszcze nie. Michale, ach, oczywiście. Dzięki, że mi tutaj zawołałeś do głosu, bo rzuciłem się na mikrofon. Bo problem jest taki, że te regulacje, które myślę, że są bardzo dobre intencje i sam brałem jakiś udział w kilka lat temu właśnie w rozmowach z prawodawcą w tworzeniu podwalin pod RODO na przykład. Problem taki, jaki ja obserwuję teraz, jest związany z tym, że małe firmy mają niesamowity problem, żeby się po prostu stosować do tych postanowień. Firma wielka, tak jak Facebook czy Google, może nie tylko pozwolić sobie na to, żeby wydać niesamowite pieniądze, żeby się dostosować do tych wymogów, ale także potem właśnie walczyć z potencjalnymi wnioskami w ramach takiego prawa. Podczas gdy małe firmy i startupy mogą być po prostu zupełnie zniechęcone, żeby niektóre technologie tworzyć czy rozpoczynać. I teraz możemy się z tego cieszyć, a możemy się też tym martwić, dlatego że daje to po prostu jeszcze więcej mocy i monopolu tym wielkim firmom, które okupują internet. Nie mówiąc już o tym, że może to też spowodować taką sytuację, w której nowe technologie nie będą budowane w Europie, tylko zaczną być budowane na przykład w Chinach, gdzie to prawodawstwo jest dużo bardziej luźne i liberalne. I może się tak okazać, że za kilka lat będziemy z powrotem importować te technologie z Chin lub nasze dane obywateli Polski trzymać na serwerach hostowanych w Chinach, dlatego że będą to wspaniałe technologie, które tutaj się nie rozwiną, a ułatwią życie nam i naszym obywatelom i zagłosują oni po prostu nie nogami, tylko zagłosują myszkami, żeby z tych technologii całkowicie pozbawionych jakiejkolwiek kontroli korzystać. Proszę bardzo. Mogę tutaj ad vocem, bo oczywiście chciałam skorzystać z możliwości właśnie, że mogę tutaj z panem porozmawiać. Mam takie pytanie, które mnie nurtuje od dosyć dawna, a myślę, że to właśnie pan może mi trochę rozjaśnić tutaj horyzont. Jest takie zdanie, które dawno, dawno temu wypowiedział Mark Zuckerberg, które mi w głowie po prostu dźwięczy zawsze, kiedy myślę o portalach społecznościowych, o prawie do prywatności. On powiedział w trakcie odbierania którejś z licznych nagród, tak, które dostał, użył takiego sformułowania, że prywatność przestała być normą społeczną. Dla mnie, jeżeli chodzi o dyskusję, tak, o prawie i regulacjach prawnych internetu, jest to dla mnie punkt wyjściowy, tak? No bo rzeczywiście się zaczęłam zastanawiać, tak? Okej, jest nowa sfera, tak? Jest internet. My w tym internecie zaczynamy jakoś działać, funkcjonować, podejmować pewne decyzje, dokonywać wyborów. Zuckerberg twierdził, że on dysponuje tak jakby próbką badawczą tak dużej ilości, tak, ludzkości, że może z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że prywatność, czyli czy prawo do prywatności przestało być dla nas istotne, ponieważ my wybieramy, wykazują, jak rozumiem, świadomie badania się czy analizy. Każdego nie, dnia, wolimy, tak? Na przykład wybrać sobie właśnie komunikację, kontakt, czasami wygodę, czasami usługę. Szybkość. I, tak, szybkość. A prywatność w tym momencie staje się dla nas drugoplanowa. On użył tego sformułowania w kontekście
obrony tak naprawdę no, skandalicznych dosyć zasad polityki prywatności Facebooka tak w tamtym czasie. To było dekadę temu, też mówię, ja do tej pory o tym pamiętam. I teraz cieszę się, że rozmawiamy, dlatego że no, pan akurat się zajmuje badaniami tych naszych zachowań. Tak? Pan ma materiał, ma wiedzę na temat tego, czy rzeczywiście z tych badań wynika. Rozumiem, że pytanie to, brzmi, czy rzeczywiście świadomie czy to, co powiedział wyzbywamy tak Zuckerberg, się to jest racja. Bo ja tylko jeszcze mogę wzmocnić tak. To pytanie faktami. Komisja Europejska 2 dni temu udostępniła wyniki badań związanych ze świadomością Europejczyków co do konkretnych, i teraz uwaga, nie co do prywatności, nie co do faktu istnienia RODO w Unii Europejskiej, świadomości co do konkretnych postanowień tych regulacji. Oczywiście tych najbardziej znanych, takich jak na przykład prawo do bycia zapomnianym, wynik 63%. 63% Europejczyków zna te regulacje, ja nie znam innej regulacji unijnej, która byłaby tak świadoma. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Michał, jeżeli znamy tak bardzo dobrze prawo regulujące dany obszar, to rzeczywiście pytanie, czy my coraz częściej już świadomie się jej nie wyzbywamy. Czy nie powinniśmy jednak mówić rzeczywiście o tym, że to społeczeństwo informacyjne wymusiło na nas jakby to trochę, że my to robimy świadomie. Już się nie odzywam, pani mecenas, już się nie odzywa mi po prostu, i Michał się odzywa. Mi tylko chodzi o to, że wiecie, to jakby zmienia perspektywę regulowania dobrze, tych zagadnień. Dobrze, oddajemy głos. Ja myślę sobie, że 2 miliardy użytkowników Facebooka codziennym logowaniem się na tą platformę i spędzaniem tam 40 minut dowodzi zachowaniem, głosuje kliknięciami, że prywatnością się nie przejmuje. I są badania, więc to jest taki po prostu empiryczny dowód na to, że te 2 miliardy ludzi po prostu pisze o tym, jak bardzo są zszokowani tą utratą prywatności i piszą to na Facebooku, gdzie prywatności są zupełnie pozbawieni. Co więcej, są takie badania bardziej dokładne, gdzie na przykład proponuje się grupie badawczej, że mogliby dostać taką wersję Facebooka, na której ich prywatność była zupełnie zagwarantowana i jak to jest dla nich ważne. I oni, te grupy badane mówią, że to jest dla nich jedna z najważniejszych rzeczy na świecie, że prywatność ich powinna być zagwarantowana. No a na to badawcze mówią, no dobrze, to ile byś był w stanie zapłacić za takiego Facebooka, który by ci zagwarantował zupełną prywatność przez rok? $1000? $900? $10? $6? $6 jest, gdzie większość ludzi, mówiłem, zapłacił $6 rocznie za tą najważniejszą dla mnie rzecz na świecie, prywatność. Co więcej, jest to w ogóle taka troszkę rozmowa wirtualna z kilku powodów. Przede wszystkim bardzo dużo z technologii, z których używamy, one polegają na tym, że nasza prywatność jest tam zabrana. Przykład, nawigacja w mapie Google'a. Jeżeli udałoby się wam korzystać z nawigacji googlowskiej bez dzielenia się swoją pozycją geograficzną z Googlem, nie dość, że byłoby to bardzo technologicznie skomplikowane, no bo jak ten Google ma was nawigować, jak on nie wie, gdzie wy jesteście, ale nawet jakby się to udało, bo jest na to rozwiązanie technologiczne, bardzo trudne, ale jest na to rozwiązanie, to ktoś tą lokalizacją innym musiałby się dzielić, żeby wam umożliwić, żeby Google'owi umożliwić rozpoznawanie, gdzie jest korek, które drogi z punktu A do B są najszybsze i tak dalej. I wymagałoby to niestety, takie rozwiązanie, wprowadzenia po prostu płatnych wersji takich usług. Na co wszyscy mówią, no wspaniale, to ja bardzo zapłacę chętnie te $6. Może być niewystarczająco dużo, bo w reklamie na tobie Facebook dużo więcej zarabia niż $6 rocznie. Ale problem tam jest jeszcze taki, że tworzymy wtedy po prostu internet dwóch prędkości, gdzie uprzywilejowani ludzie mogą sobie swoją prywatność zapewnić, a cała reszta tych ludzi, to my się tym nie przejmujemy, niech oni tę prywatność tracą, ale to powoduje jeszcze jeden problem praktyczny z punktu widzenia przedsiębiorstwa, że osoba, która dla tego przedsiębiorstwa gałki oczne, które można tym reklamodawcom sprzedawać, to są dokładnie te same gałki oczne, które zostanie te $6 zapłacić. A ta cała reszta użytkowników, która miałaby korzystać z internetu bezpłatnie, żeby ich prywatność nadal mogła być co mogła być tą prywatnością? Sprzedawana, to ci użytkownicy są po prostu dla reklamodawcy nic też nie warci. Więc mamy tutaj paradoks taki, dlaczego właśnie takiego rozwiązania internetu dwóch prędkości do dzisiaj żeśmy sobie nie wprowadzili. No a poza tym wszystkim, to nawet jeżeli jakoś ten rząd by wam dał kontrolę nad waszymi danymi, co jest niemożliwe, bo nawet rząd nad swoimi danymi kontroli nie ma. Pomyślcie sobie o Edwardzie Snowdenie. Nasz rząd ma. Nasz rząd ma.
Jeżeli nawet byśmy zamknęli te Google Maps, bo może rzeczywiście, bo posłuchajcie, może być tak, że za prywatność i za ochronę naszych danych warto zapłacić tym, żebyśmy z powrotem wrócili do papierowych map. Tak mówię sobie, pewnie się ktoś uśmiecha, bo się na pewno to nie stanie, ja mam... bo nikt nie da, nie oddaje nikt Google Mapsa, ja na pewno Google Mapsa nie oddaję za swoje dane, ale nawet jakbyście to zrobili, to potem po prostu każdy z nas na tym Twitterze i Facebooku będzie publikował te swoje przemyślenia i zdjęcia i selfiki na Instagramie i to już jest wystarczająco dużo informacji, żeby i rząd krajów zagranicznych oraz wasz rząd oraz instytucje i sąsiedzi wiedzieli o was prawie wszystko. Ja mam jeszcze pytanie, żeby trochę zaktywizować państwa, dlatego, bo mamy... Czy zanim zadasz to pytanie publiczności, ja mogę się odnieść do tego, co Michał mówi? Tak szybko jak to możliwe, mam dwie uwagi. Po pierwsze, z punktu widzenia medium, które posiada paywalla, czyli posiada treści, za dostęp do których użytkownicy płacą, muszę powiedzieć, że płacący użytkownik jest dla reklamodawcy wart wielokrotnie więcej niż taki darmowy, ponieważ znamy go dobrze, mamy jego kartę kredytową, którą się oczywiście nie dzielimy, ale... Mamy też wszystkie informacje, w związku z tym ten Mercedes przysłowiowy może potem przyjść i powiedzieć, no to teraz dajcie mi takich konkretnych użytkowników, a my mówimy, proszę bardzo, to są właśnie oni, jemu możesz pokazać tę reklamę. I druga rzecz, krótko. Wszyscy nie kupują prywatności sobie wasi abonenci, nie, kupują tylko dostęp do jeszcze treści. Mniej, bo teraz jeszcze więcej o nich wiecie, jeszcze lepszymi są abonenta. Kupują dostęp do treści i dostają reklamy, które są dla nich interesujące. Naprawdę? Tak, każdy z nas na Facebooku. To jest bardzo szokujące. Wszyscy państwo, ale jeszcze a propos tej prywatności, no bo rozmawiamy o Facebooku, mapie, Google'a, no super, nowe technologie, sztuczna inteligencja i tak dalej. Wszyscy państwo macie telefon w kieszeni, nie? I to jest pewnie smartfon, w którym tam te wszystkie Google Mapy macie włączone. A teraz wyobraźcie sobie, że przecież żeby ten smartfon się łączył z internetem, potrzebna jest w nim karta SIM. Cóż to jest innego karta SIM, jak nie kolejne narzędzie inwigilacji? Istnieje polska firma, która nie tak dawno temu, kilkanaście nie miesięcy wymieniamy temu, nazwy. Nie wymieniamy nazwy, zrobiła raport dotyczący polskiej społeczności Ukraińców. Powiedzieli, nagle się okazało, warszawskiej, przepraszam, społeczności Ukraińców. Nagle poznaliśmy wszyscy dokładnie, gdzie ci Ukraińcy mieszkają, gdzie robią zakupy, gdzie pracują, gdzie chodzą do kina i tak dalej, i tak dalej. Z jakich danych skorzystała ta firma? Nie z żadnych Google Map, wyłącznie z logowania kart SIM. Wystarczą trzy BTS-y, to prosta matematyka, żeby wyznaczyć bardzo dokładnie trasę, którą ta karta SIM się porusza. No i na pytanie o to, ile oni wiedzą na temat tych ludzi, na temat użytkowników tych kart SIM, odpowiedź brzmiała, no tak naprawdę wszystko. Jest najprościej nawet wyłączenie telefonu, nie powoduje, że wyłączenie nie jesteśmy do zidentyfikowania też tego nie powoduje. Z wykorzystaniem. I to, w jaki sposób oni to prezentują, to znaczy w grupach minimum 100 osobowych, to jest wymóg prawny. Gdyby tego wymogu prawnego nie było, to mogliby pokazać punkciki pojedynczych użytkowników. W związku z tym chcę tylko powiedzieć, że w tej naszej rozmowie o prywatności musimy pamiętać, że z prywatnością pożegnaliśmy się w latach 90., a nie dzisiaj. Ja mam pytanie do państwa, ponieważ mam przygotowane jeszcze dwa pytania, konkretnie do Michała i mogę je zadać. To jest pierwsza opcja. A druga opcja, zadać jedno z tych pytań, bo jednego muszę, no sorry. Mogę zadać jedno i oddać głos państwu. Więc głosujemy najpierw. Kto jest za tym, żeby zadać dwa pytania? Ręka do góry. Jedna osoba. No to trochę jest. Nie jest tak źle. Tak źle nas nie oceniają. Część osób z litości podniosło drugą rękę. W takim razie zadaj jedno pytanie i oddajemy głos państwu. Wybieram te pytanie o... Ja od dłuższego czasu szukam diagnozy dla Polski, dla polskiego rozwoju technologii, bo my bardzo dużo lubimy mówić o tym, jak jesteśmy bardzo cyfrowi, jak to w lipcu 2019 roku 4 miliony Polaków założyło profil zaufany. Nie mówimy o tym, że tylko dlatego, że można było zagłosować i 90% ludzi potem nie korzysta z tego profilu zaufanego po tym czasie, ale mówi się dużo o tej świadomości cyfrowej. Z drugiej strony
wszystkie badania pokazują, że tak wcale nie jest. Że świadomość, że poziom tak zwanego wykluczenia cyfrowego w Polsce jest ogromny. Że nigdy nie dogonimy takiego kraju jak na przykład Chiny, jeżeli chodzi o tempo produkcji technologii. Nie wierzę w to, że to się może wydarzyć kiedykolwiek. Również ze względu na to, że u nas w Unii Europejskiej na technologię nakłada się nakładkę etyki, nakładkę prawa, nakładkę zasobów kadrowych, czyli sztuczna inteligencja wdrażana nie może wyłączyć człowieka w danym obszarze, czyli my analizujemy, tam się dzieje. I to powoduje, oprócz tego jeszcze mamy dług 1989 roku w Polsce, co oznacza, że tak naprawdę jesteśmy w ogonie. W jakim jesteśmy ogonie? Jako kraj jesteśmy drugą najszybciej rosnącą gospodarką w ostatnich 30 latach po południowej Korei. Mówimy o Polsce. Jesteśmy jedynym krajem rozwiniętym, w którym w 2008 roku nie zdarzyła się recesja i w którym od 1989 roku nawet przez moment recesja się nie zdarzyła. Jesteśmy krajem narzekającym. Ja też narzekam sobie, też sobie tutaj narzekasz i bardzo myślimy o sobie krytycznie, ale jesteśmy cudem nad Wisłą po raz kolejny, tylko po prostu w naszym narzekaniu narodowym nie jesteśmy w stanie tego dostrzec. I ja mieszkam od 10 lat za granicą i po prostu śmieją mi się oczy za każdym razem, jak do Polski wracam. Wracam raz na rok, może raz na dwa lata i za każdym razem czyta się w internecie, jak jest źle i tragicznie, a tu się przyjeżdża i jest czysto i ładnie i wszyscy są ubrani, chodzą do barów hipsterskich i tylko wiesz, ja muszę ci podać, to ja się trochę włączę. To jest troszkę, jestem na etapie szkolenia, nie powiem miasta, bo co do zasady go promuję, a tutaj nie mógłbym tego zrobić, organizowania takich lekcji dla szkół w Polsce, tak, gdzie rozmawia się z nauczycielami, rozmawia się na temat bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej. Jednego nauczyciela na 8 szkół spotkałem, który wie, potrafi zdefiniować, jakie zagrożenia czyhają na dzieciaków w przestrzeni cyfrowej. Nie wiedzą, no tak niestety jest na całym świecie, ale na szczęście dzieci, które w tym internecie wyrastają... To prawda, potrafią bardzo skutecznie zadawać pytania. I dokładnie. Ale o co chciałem zapytać? Chciałem zapytać o to, czy... Chociaż może to pytanie, ale postaraj się na nie odpowiedzieć, bo mi na nim zależy, ponieważ mam takie poczucie, że nie do końca jest tak, jak mówisz. Ale obym się mylił. Natomiast o zjawisku, jakim jest renta opóźnienia. Przeczytałem ostatnio taki bardzo fajny artykuł, jeden z niewielu tego typu, który mi się spodobał, który mówił o tym, że my, uwzględniając to, gdzie jesteśmy jako Polska, możemy czerpać ogromne korzyści z tego, że uczymy się na błędach tych, którzy bardzo szybko pędzą, bardzo często bezmyślnie. Nie chcę tutaj wymieniać konkretnych krajów, konkretnych państw, natomiast moje pytanie jest takie, czy tak może być? Czy korzyścią dla krajów rozwijających się ogromną może być na tyle dużą uczenie się z doświadczenia tych, którzy są na przodzie, że kiedyś my możemy być na przodzie? Czy ta wartość może być tak ogromna? Na pewno tak i na pewno dużo łatwiej się nauczyć czy zaimportować sobie technologie sztucznej inteligencji czy algorytmiczne w porównaniu z importem hut stali czy stoczni portowych, bo to wymagało dużo większego wydatku i czasu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że być może wcale w wielu sprawach nie musimy się uczyć od krajów bardziej rozwiniętych, dlatego, i to nie jest tylko specyfika Polski, ale jest to specyfika wielu innych krajów, że kraje, które w pewien sposób są opóźnione albo kraje, w których budżety są bardziej napięte, często stosują rozwiązania, które są bardziej innowacyjne niż rozwiązania w innych miejscach na świecie. I na przykład, nie wiem, czy mieliście kiedyś okazję żyć, ilu z was żyło za granicą, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Anglii, gdzie żyłem przez kilka lat. W obydwu miejscach stosuje się czeki, takie czeki, które ludzie wypisują. W Polsce ich już nie ma w zasadzie. W Polsce nigdy takich czeków, ja żyłem tutaj przecież do 26 roku życia i ja nie wiedziałem nawet, że taka instytucja istnieje. I wynikało to z naszego opóźnienia w rozwoju systemu bankowego, a potem przeskoczenia kilku poziomów, bo jak te banki się reformowały dzisiaj w latach 90. Dzisiaj stanie się rzeczywiście tutaj w czołówce światowej, jeżeli chodzi o bankowość elektroniczną. Do dzisiaj, korzystając z bankowości elektronicznej w Stanach Zjednoczonych, jestem po prostu zaskoczony,
zaskoczony tym, jak oni są 20 lat dosłownie za Polską. I to odnosi się nie tylko dlatego, bo po prostu musieliśmy sobie to zreformować w latach 90. i startować z wielkiego poziomu, więc po prostu przyjęte były najnowocześniejsze w tym czasie rozwiązania, ale jeszcze bardzo często ludzie są niepoprzyzwyczajani do tych rozwiązań albo nie ma rozwiązań alternatywnych. Zobaczcie, w Polsce nie ma problemu z tym, żeby sobie znaleźć Ubera i pojechać tym Uberem gdziekolwiek tylko nie chcecie, przez co mamy bardzo tani, można powiedzieć, no nie publiczny, ale ten taki taksówkowy. Są miasta, które jeszcze nie mają. Niektóre tak, a są miasta na przykład w Europie Zachodniej, gdzie komunikacja miejska i lobby taksówkowe było na tyle mocne i ludzie po prostu mieli tą alternatywę, że po prostu te rozwiązania nowocześniejsze się nie przyjmowały. I myślę, że tutaj z tego powodu na przykład, że nie mamy żadnych złóż oleju ani złota w Polsce i nie mamy wielkiego przemysłu, tak jak mają inne kraje. Na przykład dzięki temu rozwinął się w Polsce niesamowity przemysł informatyczny i wiele firm zachodnich, wiele firm amerykańskich outsourcuje swoje pisanie kodów do Polski. Więc jest to, można powiedzieć, naszym błogosławieństwem, że tej ropy nie mamy, bo na niektóre państwa sąsiednie ropę mają i demokracji, wolności, postępu jest u nich dużo mniej. To teraz czas na państwa. Myślę, że mamy spokojnie czas na parę pytań. Ręka do góry. Kto chce zadać pytanie, ja już do niego podążam. Czas start. Jest jedno pytanie. Śmiało. Dobra, to teraz muszę tam się dostać, co nie będzie takie proste. A nie, mamy tutaj technologię bardziej zaawansowaną. Bardzo ja chciałbym proszę. Zapytać, może zadać pytanie do osób wypowiadających się, ponieważ mówią państwo, że już doszliśmy do tego, że nie możemy mieć anonimowości w momencie, kiedy chcemy się wypowiadać, ale internet jest narzędziem, które służy głównie do pozyskiwania wiedzy i takiej, czyli tej, w sensie, no tak. I czy analizowali państwo, w jaki sposób być anonimowym? Pytanie, rozumiem, brzmi, czy wracamy dopiero do jednego z naszych pytań, czy da się być w ogóle anonimowym? Tak, w sensie, czy osoby, które w tym internecie się poruszają, prawda, jak pani Kasia, czy interesowała się za pośrednictwem jakich narzędzi być anonimowym na przykład? Katarzyno, zostałaś, twoje imię padło, więc oczywiście, jako pierwsza. Myślę, że jakby się człowiek postarał, miał odpowiednie zasoby pewne finansowe, to być może by się udało, jakiś, nie wiem, czysty zupełnie komputer, którego używa tylko do tego, łączenie się przez VPN, być może, nie wiem, przez kartę, którą ma u dostawcy internetu za granicą, nie wchodzenie w żadne media społecznościowe, nie zostawianie nadmiaru śladów po sobie, tylko wydaje mi się, że to jest, wymagałoby to pewnych kompetencji, które być może przerastają większość użytkowników internetu, w tym oczywiście mnie. Pytam ze względu na to, że na początku jakby padła wiadomość, że właśnie pani Kasia długo była anonimowa w sieci i stąd właśnie moje pytanie. A ja chciałem, pani Kasia jeszcze powiedziała, że jej się wydawało wtedy, że była anonimowa w sieci. Pyta pan o jaki rodzaj anonimowości, czemu ta anonimowość miałaby służyć? Czy temu, żeby być po prostu niewidocznym w internecie i być jedynie konsumentem tego, co internet dla nas ma, czy być aktywnym użytkownikiem, na przykład influencerem albo blogerem, i w ten sposób być anonimowym, bo to są dwa różne rodzaje anonimowości. Ten drugi sposób, rozumiem, że nie da się być anonimowym, prawda, ze względu na to, że budujemy wizerunkiem jakąś wartość, tak, którą na przykład prawdomówność, tak, no to w tym wypadku się nie da, ale do pozyskiwania informacji głównie. Czy ważne jest dla państwa pozyskiwanie informacji przy byciu anonimowym? O. A mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo wydaje mi się, że to jest taka troszeczkę druga strona medalu tego na przykład, że mamy, tak, tutaj były screenshoty pokazywane tego, że pracownicy rosyjskiego instytutu, jak się nazywa ten biuro, biuro badań internetu rosyjskiego, że oni umieszczają właśnie takie fejkowe profile, pokazując, że pewnie jest tyle tych profili, że da się po prostu do jakiegoś stopnia
zachować anonimowość na pewno z jednej strony, ale z drugiej strony też bardzo dobre zrobiły się społeczeństwa i użytkownicy internetu w odróżnianiu takich kont, które są rzetelne i do kogoś należą, i takich, które nie są. I też myślę, że tutaj to bardzo dobrze ilustruje ten paradoks, że z jednej strony, jeżeli mówimy, że naszą wartością, którą bardzo nam na niej zależy, jest prywatność, to wtedy musicie się z tym pogodzić też, że tą prywatność oferujecie Biurze Badań nad Internetem Rosyjskiego, Rosji, że gwarantujecie tą prywatność także dealerom narkotyków, sprzedawcom pornografii dziecięcej, skorumpowanym politykom i tak dalej. Bo zapominamy o tym bardzo często, ja o tym też czasami zapominam jako badacz prywatności, że prywatność jest odwrotnością transparentności. I jeżeli domagacie się też, a wszyscy powinniśmy się domagać tego, żeby było więcej przejrzystości czy transparentności w polityce, w biznesie, czy także żebyśmy mogli mieli lepsze narzędzia, żeby tych rosyjskich troli identyfikować w internecie, to wiązać się to też niestety musi z tym, że no mamy tutaj trade-off, musimy wtedy pogodzić się troszeczkę z utratą prywatności. Dziękuję. Jakieś pytanie jeszcze Państwa? Bardzo proszę, jedno, drugie, trzecie. Ja mam pytanie, takie właściwie mam dwa pytania połączone ze sobą. Mówili Państwo o wysiłkach prawodawczych, żeby uregulować Facebooka. Głośniej tylko prosił, bliżej mikrofon, cudnie. Mówili Państwo trochę o wysiłkach prawodawców, żeby uregulować Facebooka, ale czy to nie jest trochę za późno? Czy nie lepiej jest w tym momencie na przykład postawić na edukację na ten temat? Żeby, Facebook już ma te dane, które ma. Nie wiem, wprowadzenie jakiegoś prawa w tym momencie pewnie zajmie rok czy ileś tam czasu. Facebook może, że tak powiem, zrobić wyprzedaż w tym momencie i już. Rozwój nowych technologii rzeczywiście cechuje się tym, że zawsze jest za późno. Że legislacja nadąży za rozwojem nowych technologii tylko wtedy, jeśli jest neutralna technologicznie. A neutralna technologicznie legislacja to jest ta, której najmniej lubimy jako przedsiębiorcy, jako administracja publiczna, bo ona nam nic tak naprawdę nie mówi. Ona mówi nam, że powinieneś zrobić coś najlepiej jak możesz w danym chwili, w danym punkcie czasowym, ale jak, tego prawo już nie mówi. No chyba, że zastąpimy prawodawcę, zastąpimy algorytmem, który właśnie będzie bardzo szybko te nowe ustawy. I to jest wyzwanie gigantyczne, ponieważ wiem o tym, że są prowadzone. Że są prowadzone badania w wdrożeniu algorytmów do legislacji, rzeczywiście. I to było pierwsze pytanie. A drugie pytanie pana? Edukacji. Zastąpić edukacją po prostu. Bo jakby Zawsze jest lepiej więcej edukacji i dlatego na przykład wspaniale jest to, że sobie tak tutaj rozmawiamy i tak się Państwo tym zainteresowali, bo im więcej mamy takich rozmów, tym większa szansa, że będzie nam się udało rozsądne decyzje w środowisku technologicznym i w środowisku politycznym podejmować. Ja tutaj mówię dwa słowa jeszcze w tym temacie. To, co pan powiedział, tak, to jest trochę to, o czym ja mówiłam na początku, że prawo jakby ma na tyle niekomfortową sytuację, że my zawsze jesteśmy krok z tyłu i pan mówi, no takie uogólnienie to jest uregulować Facebooka. Wiadomo, że mówimy o znacznie szerszym problemie, tak, o uregulowaniu po prostu zagadnienia władzy tak naprawdę, jaką posiadają ze względu na dużą ilość informacji o nas, tak, tacy duzi gracze jak chociażby Facebook, tak, czy Google, ale wiadomo, że nie tylko to, bo i Twitter. I zawsze będziemy z tyłu. Natomiast to, co można robić w tej chwili, tak, to okej, świadomość to jest jedna rzecz. Po to się spotykamy, tak jak tutaj pan mówi, rozmawiamy, żeby tej świadomości nabywać. Zastanowić się, tak, parę razy, bo żeby mieć naprawdę świadomość, że każda ta informacja, którą tak do tej sieci o sobie wprowadzamy, ona tam zostanie. Ona już tam będzie tak naprawdę na wieki, tak? Będzie ją można gdzieś tam zawsze odnaleźć. Natomiast ja jestem zwolennikiem mimo wszystko jednak takiej narracji, to znaczy, że jak już zbierzemy odpowiednią ilość doświadczenia, to żeby jednak te instrumenty prawne, tak, i regulacje wprowadzać, nieważne, czy za rok, czy za dwa. Za rok uregulowanie tych spraw, o którym pan mówi, jest niemożliwe. Ale na przykład myślę, że dzisiaj można zauważyć, że się troszeczkę zmienia już optyka, tak, patrzenia regulatorów na tą kwestię, no bo mówię, wiemy o tym, że jakby odzyskanie całości danych jest niemożliwe, ale być może możliwe jest wprowadzenie takich regulacji, których w pewnym zakresie reguluje to RODO, ale takich, które pozwolą na to, żebyśmy my odzyskali kontrolę nad tymi danymi. Przechodzimy do kolejnego pytania. Pan miał tutaj pytanie. Tak? Dobrze mówię.
trzeba kończyć. Dobrze, że bez siedząca. Do pana Michała, bo rozumiem, że z prywatnością zawsze odpowiedź jest taka, wystarczy wyłączyć tego Facebooka i już. Natomiast jeżeli chodzi o psychologię i wpływ algorytmów na nasze poglądy, to co gdzieś pani Katarzyna próbowała powiedzieć, co dzisiaj psychologia mówi, kiedy coraz częściej mówimy, że psychologia wskazuje nam, że nasze poglądy jednak są już zakodowane biologicznie. To, czy jesteśmy liberalni, czy konserwatywni, już wynika z tego, jacy jesteśmy. I na ile ten algorytm, przy cokolwiek się może dziać w nowoczesnych technologiach i zbierania danych, rzeczywiście pokazuje, że potrafimy zmienić kogoś, kto ma poglądy liberalne, jednak w kierunku poglądów konserwatywnych, a na ile jednak psychologia mówi, że tutaj żaden algorytm, żadna artificial intelligence nie pomoże, bo będziemy tacy, jacy jesteśmy. Super pytania, więc przede wszystkim nie można wyłączyć sobie, znaczy można sobie wyłączyć Facebooka, ale to jest taki troszeczkę pusty gest, dlatego że wasze dane zbierane są też z waszych kart kredytowych, waszego telefonu komórkowego, czy nawet jeżeli chodzi się po ulicy, to zdjęcie waszej twarzy może być bardzo łatwo przez kamerę przemysłową zrobione i też można was śledzić. Więc więcej nas powinno być na Facebooku, bo tam jest bardzo fajnie i więc nie uciekajcie z Facebooka. Nie ma co. Za późno. Nie. Ale drugie pytanie zadałeś bardzo ciekawe na temat takie, czy warto, jaka jest korzyść z tego, żebyśmy używali, jaką korzyść mają politycy z marketingu politycznego, jeżeli rzeczywiście poglądy polityczne za bardzo się nie zmieniają. I to jest też prawdą. Jedną z rzeczy, którą tutaj psychologowie polityczni na sali mogą wam chętnie powiedzieć, to jest to, że rzeczywiście w dużej mierze poglądy polityczne, czy można powiedzieć, że takie mechanizmy psychologiczne odpowiedzialne za poglądy polityczne są w dużej mierze warunkowane genetycznie i nie wiem, czy to było 60 czy 70% i 60-70% dostajemy po rodzicach tych mechanizmów, które potem przekształcają się w poglądy polityczne. Ale przecież to nie jest jedyną metodą, żeby ciebie przeciągnąć z radykalnej lewicy. Na pewno trudno cię będzie przeciągnąć na radykalną prawicę odwrotnie, ale można cię może przeciągnąć o kilka stopni w jedną lub w drugą stronę, a można także, co politycy bardzo sprawnie niestety wykorzystują, zniechęcić cię na przykład do pójścia do głosowania. Jednym ze zjawisk w psychologii politycznej jest to, że okazuje się, że jeżeli polityk jednej strony mówi do elektoratu, który zadeklarował się już, jest pewny, że głosuje na polityka drugiej strony, to takie wysiłki bardzo rzadko skierowane są na to, żeby postarać się ich przeciągnąć na swoją stronę, bo jest to praktycznie niemożliwe, a zwykle są skierowane na to, żeby zniechęcić ich po prostu do pójścia, do głosowania, co na szczęście w wielu miejscach jest działaniem nielegalnym, tylko jest bardzo trudnym do udowodnienia. Czy mogą Państwo podać jakieś przykłady monetyzacji prywatności gdzieś, gdzie firmy płacą za, czy dają jakieś rzeczy zwykłym userom za to, że dzielą się swoją prywatnością? Zupełnym kim? Zwykłym userom, użytkownikom. Ja mogę podać przykład z dzisiaj, bardzo, 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 bardzo taki obrazowy. Jest nim Uber. To znaczy wyrażenie zgody marketingowej wiąże się z uzyskaniem promocji na przejazdy 25%. To jest przykład płacenia danymi. Kolejny przykład to są sieci bezprzewodowe bardzo często, czyli sytuacja, w której mogę skorzystać z internetu pod warunkiem, że wyrażę zgodę na wykorzystanie danego adresu mailowego w celach marketingowych. To też jest płacenie danymi. Nie znam przykładów, w których płacenie danymi opiera się na pozyskaniu środków finansowych w postaci gotówki na koncie. A ja mogę wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, bo oczywiście płacenie Google płaci wyszukiwarką, wspaniałą, kosmiczną technologią wyszukiwarki internetowej, która zmienia świat
i możemy sobie z niej korzystać za darmo, nie, nie za darmo, za to, że klikamy na reklamę od czasu do czasu i dajemy Google'owi dostęp do swoich danych. Mamy Facebooka i mamy całą masę innych technologii, które są darmo, karty płatnicze. W Stanach Zjednoczonych na przykład karta kredytowa płaci około 1,5-2% z obrotów z powrotem użytkownikowi karty kredytowej. Jest to opłata za to, że po części za to, że generujemy dane. Niestety bardzo trudno jest stworzyć model biznesowy, w którym byłby użytkownik płacony w gotówce za dostęp do swoich danych, dlatego że w momencie, kiedy taki system ktoś by stworzył, to wtedy wszyscy moi studenci zamiast pracować nad swoimi magisterskimi pracami, zaczęliby pracować nad tworzeniem botów, które te dane wirtualne generują, a reszta z nas by za swojego Fitbita założyła swojemu psu i w ten sposób po prostu generowalibyśmy masę bezużytecznych, fejkowych danych. I przez to, że taki rynek wtedy tych danych byłby zalany tymi fejkowymi danymi przez studentów firmy, dokładnie, wartość zaczyna by spadać. Im bardziej wartość spada, tym więcej ci studenci informatyki produkują fejkowych danych i mieliby się po prostu taką inflację i idącą do zera. My dzisiaj trochę mamy do czynienia też z tym zjawiskiem, że nadprodukcja danych powoduje, że ich wartość wbrew pozorom spada. I rośnie i spada, bo coraz więcej możemy zrobić z danymi, więc w tym zakresie wartość danych wzrasta. Ale taka monetarna wartość danych spada z uwagi na ich nadprodukcję. Ktoś miałby płacić pani za to, co pani mu daje za darmo. Więc to my oddajemy tyle informacji o sobie, że tutaj to nie jest kwestia tego, czy da się wymyślić model biznesowy, czy nie, tylko firmy nie są w przeciwieństwie do nas niestety frajerami i nie będą płacić użytkownikowi za te wszystkie dane, które od niego, które on sam świadomie lub najczęściej nieświadomie im przekazuje. Ja myślę, że trochę jesteśmy frajerami, ale też pamiętajcie, że dostajemy tą niesamowitą, kosmiczną technologię, na przykład wyszukiwarki internetowej, za nasze dane. Ja chciałem zwrócić jeszcze jedną uwagę na jeszcze jeden bardzo ciekawy fenomen, na jedną zmianę, którą mamy właśnie w tej gospodarce technologicznej. Czy państwo słyszą wszyscy nas? Jeżeli 40 czy 50 lat temu wybudowaliśmy sobie w Polsce zakład produkcji samochodów Fiat, i te Fiaty, to więcej lat temu, i te Fiaty nimi sobie kupowaliśmy i sobie nimi jeździliśmy, to z tych polskich Fiatów bardzo mało korzyści mieli na przykład mieszkańcy Indii. Musieli sobie, jeżeli takiego Fiata chcieliby mieć, to musieliby sobie polskiego tego Fiata kupić. Sytuacja, jeżeli chodzi o takie technologiczne produkty, które są bezpłatne, nie za paywallem, zmieniła się drastycznie, mianowicie konsumenci amerykańscy i europejscy płacą swoim czasem i swoją uwagą za zbudowanie wspaniałych, niesamowitych, kosmicznych produktów, takich jak sieci społeczne, jak Twitter, jak wyszukiwarka Google'a. I te niesamowite, kosmiczne produkty są za darmo zupełnie dawane ludziom w krajach rozwijających się, tak jak na przykład Indie. Dlaczego za darmo? Dlatego, że oni jeszcze dzisiaj nie są konsumentami na tyle wartościowymi, żeby opłacało się takiej firmie te produkty po prostu dla nich produkować, a jednak w przeciwieństwie do takiego polskiego Fiata, którego ci Hindusi musieliby sobie kupić, dostają oni te technologie za zupełnie darmo. I jest to jedna z najwspanialszych cech wyrównująca szanse ludzi uprzywilejowanych z tymi szansami ludźmi nieuprzywilejowanych, które te nowe technologie nam przynoszą. Dzień dobry, Witold z Wesołej. Mam takie pytanie natury psychologicznej, trochę zahaczające o psychiatrię. Jeżeli pan profesor potwierdzi, że takie zjawisko potencjalnie istnieje, to znaczy ślad, który zostawiamy, ciasteczka i tak dalej, za chwileczkę. Dzięki za to ostre wejście, jeśli chodzi o algorytmy identyfikujące preferencje seksualne, prawda? Już się zaczynam bać, marzyłem o locie do Arabii. Zrezygnuję chyba. W każdym bądź razie pytanie, czy tego naszego spotkania. Czy tego typu ślady przy pewnych konkretnych uwarunkowaniach mogą prowadzić do indukcji urojeń, stanów psychotycznych, kończących się też samobójstwami? Jeżeli pan profesor to potwierdza, to jaka może być skala tego zjawiska? No trochę mi pan wyglądał na ateistę tutaj, więc tak się martwiłem właśnie w kontekście tej wycieczki do Arabii Saudyjskiej, ale
Dobrze, że pana tu ostrzegliśmy. Zupełnie. Myślę, że problem jest szerszy. Problem jest oczywiście taki, że ta technologia, ciemna strona medalu jest taka, że także w internecie mamy do czynienia z bullyingiem. Z bullyingiem mamy do czynienia, z ludźmi, którzy mogą poczytać sobie w internecie, jak popełnić samobójstwo, którzy mogą stać się członkiem kultu, który ich też sprowadzi do bardzo niekorzystnych dla nich decyzji. Ale trzeba pamiętać o tym, że ten na każdą osobę, która właśnie, która ma negatywne z tego powodu doświadczenia, jest wiele osób, które doświadczenia ma pozytywne. I na prostu na koniec dnia należy spojrzeć na ile żyć zostało zmienionych na lepsze w sumie. To nie chodzi mi o takie ekstremalne sytuacje nękania, tylko wydawałoby się bardzo niewinne, ponieważ poznałem osobę, która zakończyła swój żywot. Historia zaczęła się bardzo prozaicznie. Ciasteczka, które ślady, które zaczęły się układać tak marketingowo w takie sekwencje, prawda, tytuły książki z horrorów i tak dalej. I u tej osoby, która chciała w internecie załatwiać jakieś swoje całkiem niewinne sprawy, zaczęły te treści indukować urojenia, przekonania, że ta osoba jest inwigilowana przez służby specjalne. Nie wiem, na ile same technologie i same algorytmy są w stanie wygenerować u człowieka tego typu zachowania. Myślę, że albo potrzebny jest tutaj również taki czynnik białkowy w postaci drugiego człowieka, czyli kierunkowanie w jaki sposób tego działania, albo jednak, tutaj nie będę wchodził w kompetencje oczywiście psychologów, natomiast jakieś predyspozycje czy problemy, które po prostu zostają przez ten świat zewnętrzny bardziej uzewnętrznione u tej osoby. Natomiast przykład jest z parę miesięcy temu Polski, dwóch dziewczynek z miejscowości Żar, które z tej samej klasy zresztą, które zostawiły list po sobie i popełniły niestety skutecznie samobójstwo, argumentując to właśnie tym cyberbullyingiem, czyli nękaniem w sieci. Nagle w pewnym momencie zaczęły dostrzegać nękanie w zasadzie w takich zwykłych czynnościach, w krytyce jakiejś, która gdzieś tam na jakiejś grupie uczniów się pojawiała i która nie zawsze miała formę, dzisiaj już to wiemy, cyberbullyingu takiego typowego. Żeby nie przedłużać, chciałem tylko się dowiedzieć, jaka jest skala tego zjawiska, jeżeli ktoś to w ogóle badał, w kraju lub na świecie. Dziękuję. Nie jestem w stanie odpowiedzieć kompetentnie na to pytanie. Ale czy mogę powiedzieć coś a propos, niekoniecznie kończące się samobójstwem, ale jest taki serwis w internecie. Kasiu, bliżej. Jest taki serwis w internecie, mikrofon, który się, może nie powiem jak się nazywa, ale który polega na tym właśnie, że można tam sobie zamówić albo z pakietów dostępnych, albo pakiet taki uszyty na miarę, różnego rodzaju pakiety. Czyli na przykład chcę, powiedzmy, żeby dziecko chce, żeby rodzice mu kupili psa, akurat dziecko to miało, no ale chce. I tam jest pakiet taki. Polega to, cały serwis polega na tym, że jak sobie kupię ten pakiet, jeden z tych, które tam są, najbardziej popularny jest pakiet, jak namówić żonę, żeby inicjowała seks wśród klientów. Za $79 kosztują takie podstawowe pakiety. Nie wiem, ile kosztuje taki szyty na miarę, ale też taka oferta jest. Mała reklama. Ale nie powiedziałam nazwy. Cała działalność polega na, cały system tego polega na tym, że po wykupieniu takiego pakietu kupujący dostaje niewinnie wyglądający link z zaszytymi ciasteczkami, który wysyła później właśnie tej osobie, która ma być celem. I teraz tej osobie zaczynają się wyświetlać prawdziwe artykuły, tak sprofilowane, żeby ją w tym kierunku poprowadzić. I tam wśród takich właśnie rzucić palenie, to się wydaje niewinne, więc ta osoba po prostu jest bombardowana takimi rzeczami, komunikatami. I tutaj myślę, że jeśli można, rzeczywiście tam w pierwszych tygodniach to 5000 osób wydało te pieniądze. Nie wiem, jaka jest skuteczność ostatecznie, ale to jest pewnie przyszłość jakaś tam. I jeśli ktoś wymyśla serwis i znajdują się osoby, które są gotowe za to płacić, co oznacza, że ten człowiek będzie miał motywację, żeby ten serwis rozwijać, polegająca właśnie na popychaniu człowieka i to popychaniu takim, że ten człowiek nawet nie zauważa, że jest kierowany w tą stronę, do
różnych bardzo konkretnych działań, czyli żeby rodzice mi kupili psa, żeby ta była żona coś zrobiła, żeby coś tam jeszcze, żeby na przykład rozwód przebiegał poza salą sądową, czyli w drodze ugody. Bardzo różne pakiety, ale to pokazuje, że chyba gdzieś tam już ta przyszłość się zaczyna rysować, bo jeśli można tak zrobić, to być może mogę na przykład kupić usługę, żeby do grupy na Facebooku osób, które wychodzą z uzależnienia od hazardu, wpuszczać tym osobom moje reklamy na przykład zakładów bukmacherskich. To jest realny... Nie, to jest bardzo możliwe nawet dzisiaj, ale tak. Co opowiadasz, to jest wspaniała demokratyzacja marketingu. Wcześniej tylko wielkie korporacje mogły nas manipulować, a teraz wszyscy żona, teraz już rozumiem, skąd ja te reklamy mam na Facebooku. Yes. Pan redaktor. Poza tym ja chciałem dwa słowa dosłownie. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że jednak mamy do czynienia w usługach cyfrowych i w gospodarce cyfrowej z permanentnym wyścigiem zbrojeń. Jeżeli pojawia się taka usługa, to za chwilę będzie usługa blokująca tę usługę. Jeżeli mamy deepfake'i, czyli zatrudniamy sztuczną inteligencję do tego, żeby na przykład naszą twarz nałożyć na aktora w filmie porno, to, no to już w tej chwili istnieją systemy, które będą wskazywać, który to filmik jest rzeczywiście deepfake'iem, które zdjęcie nie powstało w aparacie, tylko w algorytmie. I zwracam uwagę jeszcze na jedną rzecz, żebyśmy nie wpadli w taką pułapkę anegdoty, to znaczy takich dowodów anegdotycznych. To, co pani Katarzyna pokazywała, ten przykład tych dwóch grup osób protestujących w tej samej sprawie za i przeciw, przy tej samej ulicy, co zostało zorganizowane gdzieś tam w Rosji, no to jest taki jeden przykład, który... Tak, ale w Rosji zorganizowano, w Stanach się odbyły. To jest taki przykład, który od 3 lat na każdej konferencji dziennikarskiej o fake newsach, o przyszłości dziennikarstwa się pojawia. Absolutnie każdej. Znaczy sam podawałem go z 10 razy, słyszałem go pewnie z 50 razy, no ale to jest jeden przykład. No, to z tym Tarczyńskim, co on się dał podprowadzić wikaremu, to też jest taki przykład, który się ostatnio po prostu pojawia ciągle. To jest znowuż kolejny jeden przykład. Generalnie, jeśli chodzi o, nie wiem, deepfake'i, czy sterowanie naszym sposobem myślenia przez jakichś Rosjan, naprawdę nie jest tak źle. Znaczy, jak idziecie do sklepu, to nie pytacie się swojego ruskiego trola na Twitterze, co macie kupić, tak? W związku z tym naprawdę zachowajmy rozsądek. Oczywiście, tylko pytanie, czy to, co mamy w głowie i to, co chcemy kupić, w jaki sposób nie zostało wykształtowane przez to, co odbieramy dookoła i może być w tym czynnik takiego... Ja bym chciał, żebyśmy, ja muszę to jako moderator niestety wykorzystać niedemokratyczną tylko władzę. Proszę mi dać, tylko proszę postawić kropkę. Jasne, że tak, natomiast nadal to, że będziemy przekonani, że o Jezu, Ruscy nami sterują, to jest jeden z efektów, które owe służby chcą osiągnąć. Malutka, no ale pewnie, że chcą coś osiągnąć. Malutka historyjka. Dopływamy do brzegu. Wysłaliśmy dziennikarkę do trollowni, prawdopodobnie finansowanej przez rosyjskie służby. Okazało się, że ta działalność tej trollowni, wydawało nam się, Jezu, ruska trollownia, co tam się będzie działo? To była jakaś żenada, 5 osób kompletnie nieznających się na tym, co robią, piszących po 4 tweety dziennie, obsługujących 15 kont. Chodzi o to, że im więcej takiego hajpu wokół tego, czego to tamten Putin nie jest w stanie nam zrobić, tym tak naprawdę ta działalność będzie skuteczniejsza. Proszę Państwa, jeszcze bardzo sklepiające jest to, że Państwo zadają pytanie i chcą z nami rozmawiać. Jeszcze 2 pytania i apel do tych, którzy zadają o krótkie pytanie i apel do tych, którzy odpowiadają o krótkie odpowiedzi. Dobrze? To tutaj bym prosił o przykład. A pani ma mikrofon, tak? To pani i tutaj pan po lewej stronie. Dobry wieczór. Dziękuję za bardzo interesującą debatę. Mam pytanie, bo wiele uwagi dzisiaj poświęciliśmy mediom społecznościowym, internetowi, ale taki jest jeszcze drugi ruch równoległy związany z internetem rzeczy, Internet of Things, gdzie właśnie coraz więcej naszych urządzeń domowych jest spiętych pod internet, ale też w jakiś sposób nas inwigiluje, czego dobrym przykładem jest odkurzacz samoczynny Roomba,
który ma... Mówi się, że dzisiaj około 10, w średnim gospodarstwie tak. polskim domowym co najmniej 10 urządzeń spełnia cechy internetu rzeczy. Co najmniej, co oznacza, że w większości pewnie w znacznej części więcej, prawda? Tak, i właśnie są to też urządzenia, które zbierają metadane, informacje na temat nas, aby później tworzyć algorytmy, które będą nas w jakiś sposób zmanipulowały do zakupowania określonych rzeczy, określonych marek i przedmiotów. I chciałam się zapytać, jak państwo na to się zapatrujecie, jak dalece tutaj można ten mechanizm czy przystopować, czy mieć w ogóle na niego jako wpływ, aby nie być do końca zmanipulowanym. Ty pozwolę tylko dwa słowa powiedzieć, że przede wszystkim musimy być świadomi tego, że takie urządzenie to rzeczywiście robi i korzystać z niego świadomie. Jeżeli korzystamy z budzika, który budzi nas o godzinie 7:00, uzależniając godzinę pobudki od korków na mieście, to musimy oczywiście wiedzieć, że on jest połączony z internetem. Oczywiście. Połączony jest z internetem, pozyskuje informacje z GPS-a o natężeniu ruchu drogowego, w związku z tym wie o tym, że musimy być na godzinę 8:00 na przykład na uczelni, więc obudzi nas o 6:50, prawda, albo 6:43, ale to płacimy oczywiście naszą lokalizacją, bo on musi wiedzieć, gdzie się znajdujemy, w jakim miejscu się znajdujemy. Znam takie produkty, które pozyskują również informacje, zwłaszcza tej wysokiej wartości, pozyskują informacje o tym, o nasze dane typowo osobowe w związku z uprawnieniem, nie wiem, do reklamacji, gwarancji i tak dalej, i tak dalej. Ale nie ma nic w tym złego. Tak a długo... A ty sam odkurzał? Jak na tą rumbę będziesz tak tutaj, wiesz, garał? A skąd wiesz, że nie odkurzam sam? No wyglądasz na takiego, co nie odkurza sam. Oddaję ci mikrofon. Nie, ja też nie lubię odkurzać, więc... Nie no, prawda jest taka, tak... Teraz będziemy rozmawiać o odkurzaniu, praniu, prasowaniu. Tak jak każdy inny kanał, też tutaj oczywiście zostawiamy dane i będziemy ich zostawiać coraz więcej. I myślę, że tutaj bottom line jest taki, że niestety tą wojnę o prywatność przegraliśmy. I teraz ja nie jestem zwolennikiem tego, że żeśmy przegrali, bo dlatego się tym tak bardzo przez długi czas interesowałem, ale zaakceptowałem to jakoś ostatnimi laty. I myślę, że jak zaakceptujecie ze mną to, żeśmy tą prywatność przegrali, to możemy sobie wtedy usiąść i porozmawiać, skupić się już nie na tym, że już żeśmy ją przegrali i jakby tu jeszcze postarać się zawalczyć tą przegraną wojnę, tylko skupić się na tym, jak wykorzystać te zalety, które nam ta utrata prywatności przynosi, a zminimalizować te ryzyka, także o których pani tak bardzo ładnie, elokwentnie opowiedziała. Jakieś pytanie? Jeszcze pan, bardzo proszę. Ja pozwolę sobie nawiązać do tego, co pan właśnie powiedział. Mam pytanie do pana Michała Kosińskiego. Czy zgodziłby się pan na moment zabrać nas za ocean i opowiedzieć o tym, co w Stanford teraz się, na co się teraz patrzy, co jest teraz takim gorącym tematem, w jaki sposób mówi się o tych samych sprawach, o których my dzisiaj tutaj rozmawiamy? To jest wspaniałe pytanie. Stanford oczywiście to jest wiele tysięcy ludzi, którzy różnymi rzeczami się przejmują. Myślę, że takim tematem, o którym powinniśmy rozmawiać więcej i na szczęście rozmawiamy o nim dużo na Stanfordzie, to są relacje pomiędzy ludźmi a sztuczną inteligencją. Jest teraz nowy instytut, nowa inicjatywa, bardzo wielu profesorów, także ja jesteśmy członkiem tej organizacji, jest dużo pieniędzy i dużo wysiłku. Ta instytucja naukowa inwestuje właśnie w stanie się w zrozumienie tego, jak naszą przyszłość będzie kształtował to zjawisko, że już nie jesteśmy najmądrzejszym mózgiem na Ziemi, tylko wytworzyliśmy te sztuczne mózgi, które prześcigają nas w rosnącej liczbie zadań i decyzji, przewidywań. Jedno z moich pytań miało dotyczyć tego, czy sztuczna inteligencja będzie kiedyś świadoma, bo to, że jest inteligentna, to nie ulega wątpliwości, ale czy kiedyś będzie można mówić o inteligencji sztucznej i świadomej? To jest bardzo ciekawe pytanie, ale żeby odpowiedzieć na to pytanie, musielibyśmy najpierw zdefiniować, co to znaczy, że jesteśmy świadomi i skąd ty wiesz, że ja jestem świadomy i skąd ja mam wiedzieć, że jesteś świadomy. To są takie bardzo ciekawe rozważania, ale myślę, że jest to pytanie bardzo ciekawe akademickie, ale czy nie należy zapominać o tym, że wirusy i bakterie są zupełnie nieświadome,
a mogą być końcem ludzkości, któregoś dnia być bardzo niebezpieczne. I nasze maszyny do zabijania, które sobie budujemy i wyposażamy je w sztuczną inteligencję i drony, czy one mają świadomość, czy nie, jest to bardzo ciekawe pytanie, ale myślę, że ciekawszym pytaniem jest to, czy uda nam się jakoś okiełznać ten wyścig zbrojeń militarny, a także wyścig zbrojeń w tworzeniu general intelligence, tej generalnej, uniwersalnej inteligencji pomiędzy różnymi krajami, zanim, bo ta inteligencja na pewno nam wyleczy raka i przedłuży nasze życie i rozwiąże nam wiele naszych społecznych problemów, ale niestety ryzyko jest takie, że któregoś dnia stanie ludzkość na drodze pomiędzy tą sztuczną inteligencją, a coś, co ta inteligencja będzie chciała i to może być niestety nasz koniec. I to jest już nasz koniec. Piękna puenta. Ja myślę, że bardzo dziękujemy. Ja bardzo dziękuję panelistom i bardzo dziękuję państwu za uwagę. Tak naprawdę ostatnio czytałem taki serwawir konferencyjny, że powinienem stać, żegnając, więc stałem. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz i bardzo dziękuję państwu. Ja myślę, że puent z tej naszej debaty jest co najmniej kilka. Jedna jest taka, że przegraliśmy wojnę o prywatność. Ja się oczywiście z tym zgadzam. To znaczy ten racjonalizm taki w podejściu do prywatności. Ja się tu też przepokomarzałem pewnymi pytaniami po to, żeby ta dyskusja była ciekawsza. Ale oczywiście ci z państwa, którzy znają mój sposób myślenia, wiedzą o tym, że ja mam dość racjonalne podejście do prywatności. Też uważam, że tę wojnę przegraliśmy. Myślę, że bardzo ważne jest to, co powiedział nam Michał i czego my nie widzimy tutaj. To znaczy, że tak to cyfrowo i technologicznie wcale nie jest z nami jako z Polską tak źle i powinniśmy oceniać ją dużo wyżej. I myślę, że taką już na samo zakończenie, że technologie pod warunkiem, że są wykorzystywane racjonalnie i bezpiecznie, są naszą przyszłością tak naprawdę. Bardzo serdecznie państwu dziękuję jeszcze raz za uwagę i życzę miłej resztki wieczoru. Do zobaczenia.